Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Lamek-Kochanowska. Bardzo serdecznie Was witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy i bardzo się cieszę, że będę prowadzić tę rozmowę. I oczywiście zapraszam później do zadawania pytań. Przedstawiam Agatę Nosal-Ikonowicz i Pana Piotra Ikonowicza. Działacza. Ja też nie jestem Pan. To prawda, to prawda. Bo myśmy się z Panami dostali. To prawda. No. Forma feudalna. Zakazana wreszcie. Sama czynna. Tak jest. Dobrze. Agata Nosal-Ikonowicz, Piotr Ikonowicz, Agnieszka Lamek-Kochanowska, też możecie, bardzo proszę mówić mi po imieniu. Miałam dokonać wprowadzenia. Oczywiście od razu mówię, że się bardzo denerwuję, bo to jest moje pierwsze prowadzenie tak ważnego spotkania z tak istotnymi również i dla mnie osobami. Znacie Państwa, znaczy znacie i Piotra, i znacie i Agatę. To są członkowie RSS-u i Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Znani są po prostu z tego, że przeciwstawiają się niesprawiedliwości społecznej i także blokują, przepraszam, ten mikrofon, blokują eksmisję, a także w spraw pracowniczych. I będziemy chcieli, ja bardzo chciałam też rozmawiać o odwadze, bo uznałam ją za istotną w ogóle wartość dla działaczy socjalistycznych i lewicowych. Pierwsze pytanie chciałam skierować do Agaty. Jeśli pozwolisz, bo w wywiadzie dla... Czy jestem słyszana? W wywiadzie dla Wysokich Obcasów z 8 marca 2014 roku mówiłaś, i tutaj przytoczę cytat, coraz bardziej nie podobała mi się sytuacja w Polsce. Przypomnę, że mówimy o Polsce okresu transformacyjnego, w transformacji, że bezrobocie rośnie, że nie ma żadnego sensownego wsparcia socjalnego. Chciałam się zaangażować, robić coś, co mogłoby spowodować zmiany. Kiedyś stojąc na przystanku autobusowym zobaczyłam plakat Nowej Lewicy, który namawiał do przyjścia na protest przeciwko likwidacji FSO. Zgadzałam się z tym, ale na protest jeszcze nie poszłam. Zabrakło mi odwagi. Tutaj śmiech był. I chciałam porozmawiać o odwadze i zapytać, dlaczego zabrakło ci w tamtym momencie tej odwagi? I kiedy ona się pojawiła? Co się zdarzyło, że odważyłaś się zaangażować w działania organizacyjne, organizowane przez Nową Lewicę? I tutaj powiem od razu, że bardzo mnie to zafrapowało, dlatego że ja też w podobnej sytuacji stanęłam, kiedy w 2015 roku Partia Razem ogłosiła, że chce budować struktury. I też nie wiedziałam, co mam zrobić, jak mam to zrobić i czy się odważyć, żeby to zrobić. To pytanie nie jest takie bardzo polityczne, tylko osobiste. Ale z drugiej strony dotyczy wszystkich, którzy chcieliby zacząć prowadzić jakąś działalność społeczną czy polityczną i chcieliby zmieniać świat jakoś tak szerzej niż lokalnie w swojej pracy czy gdzieś tam młodsi w szkole. To znaczy dla mnie to było akurat najtrudniejsze, że to jest demonstracja, czyli że mam przyjść gdzieś do ludzi, których nie znam, i jeszcze w takich warunkach, że nie bardzo się z nimi będzie można poznać. Czyli tutaj jakby przedmiotem jest protest, a nie jakieś relacje międzyludzkie. Więc bardzo szybko potem, myślę, że w miesiąc potem, poszłam na takie spotkanie, na zebranie po prostu, gdzie mogłam już poznać ludzi, nawiązać relacje i jakoś tam w to środowisko wejść. Dla mnie to w ogóle nie było aż takie bardzo trudne, dlatego że ja już się zajmowałam działalnością społeczną, tylko zupełnie inną, ponieważ byłam wolontariuszką w telefonie zaufania dla osób z problemem alkoholowym, czyli tą barierę to jakoś tam już pokonałam, tyle że to jest taki osobisty kontakt z osobą, która dzwoni, duża odpowiedzialność, bo taki telefon polega na tym, że zapobiega się samobójstwom przede wszystkim. Chodzi o to, że tak, żeby osoba, która już jest prawie po tej drugiej stronie, mogła jednak zadzwonić gdzieś do kogoś, kto jej poda rękę i pomoże przejść na jednak stronę życia. Czyli i to takie paradoksalne, że z tą odpowiedzialnością jakoś było łatwiej sobie poradzić niż z tym, żeby nagle gdzieś się znaleźć w nieznanym tłumie.
No ale to chyba nie jest takie w tym wszystkim trudne. Ja podziwiam bardziej kobiety, które przychodzą na blokadę eksmisji na przykład, bo na ogół to są kobiety, bo wiemy, że kobieta w takiej sytuacji, postawiona w takiej sytuacji skrajnej, no przyjmuje taką postawę wilczycy, która walczy. Tak, to między innymi tam widzimy w Gronach Gniewu, Steinbeck opisuje, też mówi o tym Kazimiera Szczuka i ona właśnie tak nazwała tą sytuację, że to taka jest właśnie kobieta wilczyca walcząca. I one się nie boją. One po prostu po raz pierwszy idą gdzieś usiąść na schodach, wiedzą, że mogą być z tych schodów ściągnięte przez policję, wiedzą, że to może się łączyć z przemocą fizyczną wobec nich, bo czymś innym jest odwaga, nie wiem, taka, że no dobrze, może się ośmieszą, jak powiem, co myślę, ale jakoś, nie wiem, zapomną, przejdzie, prawda? A czymś innym jest jednak taka konfrontacja z przemocą, czy taka, takie prawdopodobieństwo. I ja myślę, że to, co im na to pozwala, to jest takie poczucie solidarności z tymi innymi, którzy przeżywają to samo. To, że wiedzą, że nie wiem, przez miesiąc w ogóle przed takim wydarzeniem już nie można spać, wtedy kiedy jest się w pozycji kogoś, kto nie jest w stanie oczywiście sam sobie jakiegoś tam mieszkania wynająć, prawda? I po prostu to nie jest kwestia tylko przeprowadzki, tylko kwestia takiego no już wyrzucenia właściwie z życia społecznego, często likwidacji rodziny, no bo przecież jeszcze dodatkowo wiemy, że te ośrodki dla osób, które nie mają dachu nad głową, no wyglądają tak, że nie są koedukacyjne. Tak? Czyli matka z dzieckiem może sobie pójść na ogół do domu samotnej matki albo do domu dla bitych kobiet, chociaż nigdy nie była bita, a mężczyzna musi pójść sobie do noclegowni, prawda? Tak to się stawia. Więc ja myślę, że ta odwaga się tam bierze z tego, że jest jakaś sprawa, o którą się walczy, ma się świadomość, jak ważna jest to sprawa, ma się też świadomość, że to, że znaleźli się inni ludzie, którzy mnie w takiej sytuacji chcieli pomóc, spowodowało, że stałam się z powrotem jakby członkiem społeczeństwa, bo w momencie, kiedy już byłam taka sama, miałam być wyeksmitowana, mówię tak głosem tej osoby, bo to chyba tak łatwiej, no to właściwie już byłam wykluczona, już byłam kimś gorszym, kimś, kto jest poza życiem społecznym, a w momencie, kiedy pojawił się ktoś, kto podał rękę, to nagle okazało się, że nie dość, że mnie ludzie akceptują, to jeszcze są oburzeni moją krzywdą, tak? I to jest kolejny taki wątek, że jednak oburzenie, bunt też powoduje, że możemy być odważni. I w ogóle kobiety to tak mają, że zupełnie lepiej im idzie działalność społeczna, publiczna, jeśli robią to w sprawie, która je pochłania, która jest ważna, która właśnie powoduje takie emocje. Natomiast średnio się czują na takich konferencjach pod tytułem o, to damy pani mikrofon i teraz proszę zaprezentować, jaka pani jest mądra, prawda? Bo to niestety wynika z wychowania, no kobiet nie wychowuje się na osoby, które będą siebie prezentowały. Tak, znaczy ja później chciałam też porozmawiać o płci, o odwagi, czy ona istnieje, bo my rozmawiałyśmy przez telefon, mówiłaś, że absolutnie jest płeć. Znaczy mogłybyśmy to teraz pociągnąć? Czym się różni odwaga u kobiet, u mężczyzn, czy istnieje ta płeć? No właśnie tak. Po pierwsze właśnie w tych skrajnych warunkach, ja właściwie trochę już to powiedziałam. Po drugie, w ramach zaangażowania w jakąś sprawę. Na przykład, jeśli człowiek czuje, że coś jest niesprawiedliwe, jeśli człowiek nie godzi się z krzywdzeniem innych, bo to jest taka nasza jakaś immanentna ludzka cecha, którą no, w tym systemie każe nam się jakoś, prawda, no nie wiem, o niej zapomnieć, zahamować i tak dalej, tak? I właśnie jeśli te emocje się pojawiają, no takie sprzężone z takimi jakimiś, no,
uczuciami natury moralnej po prostu, prawda? No to wtedy możemy iść do przodu, nie obchodzi nas to, jak kto nas odbiera, po prostu walczymy. Pewnie też nie bardzo interesują nas jakieś konsekwencje, bo wiemy, jak ważna jest sprawa. Jeżeli wiemy, jak ważna jest sprawa, jak bardzo nam na niej zależy, no to nie interesują nas konsekwencje, które będziemy ponosić, tak? Bo przecież jest tak, że działacze związkowi, działacze tacy propracowniczy, którzy niekoniecznie się angażują tylko w zakładzie pracy, ale w jakieś akcje, które pomagają innym, no jeśli staną się znani, no to będą mieli problem ze znalezieniem pracy, tak? No to wymaga takiej też odwagi i myślę, że też i w Piotra przypadku to tak było, że był taki moment, że w ogóle bycie po lewej stronie oznaczało, że właściwie nikt się nie zatrudni w jakiejś takiej pracy, którą mógłbyś wykonywać i że musisz poszukiwać czegoś. Więc to jest też taka zgoda na no, taki tryb życia, który wiąże się z tym, że nie ma zbyt wielu tych profitów materialnych, no, że po prostu będzie się żyło skromnie, no i okej. I to też w otoczeniu jakoś budzi takie emocje, prawda, że no jak to, słuchaj, wiesz, wszystko dobrze, no rób to, bo to jest fajne, no ale przecież musisz sobie zabezpieczyć przyszłość, przecież powinniście mieć ubezpieczenie, emeryturę i tak dalej, prawda, więc to wtedy nie, no jest się takim dziwolągiem też, tak. Więc to bycie dziwolągiem też wymaga jakoś tam odwagi. No tak, tak. No a mężczyźni, no mężczyźni są, myślę, że właśnie w takich skrajnych sytuacjach, też z powodu wychowania, a nie z powodu jakiejś natury, prawda, jednak trochę wymiękają i odsuwają się na bok. I na przykład wśród tych osób, które przychodzą do nas po pomoc, to też wymaga odwagi, bo jeżeli człowiek się wstydzi, jeżeli uważa, że to wszystko to jest jego wina, a nawet jeśli nie uważa, że jest jego wina, to wie, że otoczenie tak będzie mówiło, no to bardzo dużym takim krokiem, odważnym krokiem jest w ogóle przyjście do kogoś i poproszenie go o pomoc. No bo a to będzie na mnie patrzył, prawda, będzie się mnie wypytywał. Ci ludzie często mówią, no bo wie pani, bo ja nie piję alkoholu, naprawdę. My nie jesteśmy żadną patologiczną rodziną, tylko tutaj ojciec był w szpitalu, trzeba było mu kupować leki. No i w ten sposób się zadłużyliśmy i potem nie można było z tego wyjść. No, to chyba tak. Dziękuję ci bardzo. Teraz pytanie skieruję do Piotra, bo... Czy doświadczyłeś, jak silny wpływ twoje działanie może mieć na zmianę rzeczywistości? Wiele cię kosztowało, aby dobitnie powiedzieć swojemu środowisku nie i w myśl zasady socjalistów wzmacniać świat pracy. Opowiedz nam swoją drogę do bycia osobą odważną czy sprawczą. Sprawczą. Moja droga jest dość nietypowa, bo jak miałem 7 lat, to wyjechałem z rodzicami na Kubę. Mój ojciec był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Hawanie, a ja byłem uczniem szkoły podstawowej, kubańskiej szkoły podstawowej, byłem pionierem i przejąłem się ideami rewolucji, ale nie kubańskiej czy polskiej, tylko światowej. Mając lat 13, przyjechałem do Polski jako rewolucjonista i zwolennik Fidela Castro. Przyjechał wtedy do Polski Richard Nixon. I ja wziąłem kawałek węgla i pisałem na murach Yankee Go Home i Nixon zamiast przez X przez swastykę. Miałem napisane na koszulce marynarskiej Nixon przez swastykę. Kiedy przyszła do nas do domu milicja i moja siostra zdążyła tą koszulkę uprać i były na niej ślady węgla. A to znaczy, jakby ja się zderzyłem z realnym socjalizmem, który nic wspólnego nie miał z socjalizmem tak, jak ja go rozumiałem. Dlatego, że no, wychowałem się na Kubie, gdzie to, co u nas mówiono, tam robiono.
Przykładem jest i edukacja na Kubie, i służba zdrowia, poziom umieralności niemowląt na poziomie Szwajcarii. No, z czegoś to się bierze w kraju trzeciego świata, nękanym przez blokadę gospodarczą do dzisiaj, tak? Z postawienia priorytetów tam, gdzie one są najważniejsze. Dzieci, edukacja. Na przykład mleko przysługiwało dzieciom do lat 8 i starcom od lat 60. Prawda? Nikt nie zapominał o starcach. To jest takie dość kubańskie. I oczywiście z tym wyobrażeniem zderzyłem się z ohydną, nomenklaturową rzeczywistością, w której cały ten socjalizm był jakimś teatrem pozorów i pomyłek i nikt w to nie wierzył. Ja pamiętam, że jak mnie SB-cy przesłuchiwali, to strasznie się dziwili, że ja chcę socjalizmu, bo oni nie chcieli. Tak? Znaczy zderzaliśmy się. Ja pamiętam, mój kolega, taki już zupełny bolszewik, miał przesłuchanie na SB, a ten SB-ek był z pochodzenia wiejskiego. No i pytają go, no a jak tam z rolnictwem? A Włodek mówi, jak to kolektywizować? Mówi, a jak nie zechcą, to w łeb. No. Oczywiście ja nie szedłem tak daleko, ale chcę powiedzieć, że ja się przyjaźniłem z ludźmi, którzy uciekli z Chile po zamachu Pinocheta i myśmy robili apele poległych przed główną trybuną z Gierkiem. I zatrzymywaliśmy pochód, był skandal, na pół godziny, robiąc apel poległych. Compañero Salvador Allende, presente, ahora y siempre. A tych compañero zabitych mieliśmy dużo, więc to chwilę trwało, tam się strasznie partia denerwowała. A jak stan wojenny się rozpoczął, to moi przyjaciele z Chile mówią, nie, no znowu muzyka poważna w radiu i telewizji. I przemawiają wojskowi, no i pojechać do Szwajcarii, tak? Bo ich to przekleństwo wojskowego zamachu stanu dogoniło. Moja przygoda z takimi prawdziwymi represjami zaczęła się bardzo wcześnie, bo w wieku lat 19 ja miałem to szczęście czy nieszczęście, że praktyki robotnicze, kiedy zdałem na studia, robiłem w Ursusie. I przysięgam, że nie umiem spawać wagonów do torów. Ale ludzie, z którymi pracowałem, umieli i spawali. I zawieźli nas do więzienia i wyszedłem dopiero jesienią w wyniku rewizji. Dzisiaj też nasza apelacja. No ale pamiętam te sceny, no wpadała tam tamta i nas biła w tych celach, tak? Zupełnie bez dania racji. Ale też pamiętam różne piękne sceny. Ja pamiętam, jak była ścieżka wyprowadzania nas z Pałacu Mostowskich w Warszawie, była ścieżka zdrowia. I ci gliniarze po obu stronach nie dali rady. Wyszedł chudnik, 2 metry wzrostu, podobnie w barach. On po prostu przeszedł nad nimi. Oni nawet nie byli w stanie tymi pałkami sięgnąć go. I takim te ręce opadły, że już w ogóle nikogo nie bili. Tak? I to szła duma ruchu robotniczego. Drugi raz dumę ruchu robotniczego zobaczyłem na zjeździe walnego zebrania delegatów regionu Mazowsze NZZ Solidarność. Byli jacyś inteligenci, manipulanci w prezydium i był przedstawiciel huty Warszawa. Nie chcieli go dopuścić do głosu. I idzie facet z taką kartką i mówi, ja mam mandat. Za nim stało 5000 hutników. I to była podniesiona głowa. Duma ruchu robotniczego, duma klasy robotniczej, która uwierzyła w zapis konstytucji, że władza Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej należy do ludu pracującego miast i wsi. Ale jak się o tą władzę upomnieli, to do nich strzelano. A ja mam swoje osobiste wspomnienia, bo jak miałem 16 lat, to nie chciałem jechać z rodzicami na kolejną placówkę. Odcięli mi kasę, to poszedłem rozładowywać wagony. Bo ja miałem ten taki lewicowy romantyzm. No to ja teraz pójdę do fabryk. I poszedłem do Huty Warszawa. Tam dopiero mnie ujęli. Mianowicie mówią, nie, no do pieca młody nie może podejść, bo to szkodzi na serce. Więc ja nosiłem skrzynki z wodą i było młody kimać. Nie, nie było mowy, żebym ja pracował, żeby dostawałem pensję. Oni byli dla mnie państwem opiekuńczym, tak? Dlatego gówniarza, który chciał udawać chudnika, a jeszcze jego serce by tego nie wytrzymało, to była kuźnia, tak? Gdzie są wysokie temperatury. I chcę powiedzieć, że ja mam olbrzymi dług wobec
tych wszystkich, którzy tyrali w Huszy i w innych fabrykach, a ja mogłem studiować i podróżować. I tego długu żaden cholerny inteligent nigdy nie spłaci. Będziemy go spłacać zawsze, a on nigdy nie będzie spłacony. Dlatego no, jestem nauczony szacunku do ludzi pracy. I kiedy ci ludzie do nas przychodzą, to my się nigdy nad nimi nie pochylamy, bo nie jesteśmy wyżsi, bo nie jesteśmy lepsi. Podajemy rękę jako równy równemu. Staramy się rozśmieszyć, wyciągnąć z kryzysu. Wreszcie zakończę, bo ja mogę gadać, to północ, nie o to chodzi. Ja chcę powiedzieć o tym, dlaczego znalazłem się w opozycji demokratycznej. Tak? Otóż pojechałem z ojcem do Portugalii wtedy, kiedy wybuchła rewolucja goździków. Jakimś cudem przeszliśmy przez granicę i to był jedyny przypadek, kiedy Reuters podawał za papem, bo my byliśmy tam, a nikt inny się nie przedał w zachodnich dziennikarzy. I chodziłem na Plaza do Rosji, gdzie odbywały się wiece i w końcu ja wszedłem na pomnik i zacząłem przemawiać. Jakiś miałem zawsze skłonny do przemawiać. Przemawiałem po hiszpańsku, ale oni rozumieli. I opowiadałem o tym, że jest darmowa służba zdrowia, że jest darmowa edukacja. Opowiedziałem o rzeczywistości PRL-u, prawdę. Ci ludzie byli zachwyceni. Tam była skrajna nędza, despotia, faszystowska dyktatura serca. I w pewnym momencie, ja już taki zachwycony, że tak napadałem, i tak tą Polskę socjalistyczną kochają, zderzyłem się ze ścianą. Mianowicie grupy Hiszpanów przejeżdżały do Portugalii, bo jeszcze był Franco, żeby odetchnąć wolnością. I jakiś młody człowiek z Asturii, chyba anarchista, powiedział mi, że kiedy w Asturii były strajki górników, Polska eksportowała do frankistowskiej Hiszpanii węgiel. I mój świat się zawalił. Od tej chwili, no jakby musiałem być odważny, chociaż prowadziłem przez całe liceum i kawałek studiów kółko marksistowskie prywatnie u siebie w domu i nie miałem pojęcia, też nielegalne, więc nie sądzę, żeby wymagało odwagi. Natomiast szukaliśmy odpowiedzi, szukaliśmy prawdziwego socjalizmu i dla mnie hasło na Stoczni Gdańskiej wybaczenia, nie, socjalizm tak, nie było wybiegiem. Tak jak nie było wybiegiem hasło samorządnej Rzeczpospolitej. Ja pamiętam taką dyskusję we Wrocławiu jeszcze w podziemiu. Taki mój kolega Jacek z Hutmenu mówi, bo była rozmowa o samorządzie i duża grupa opozycyjnych inteligentów podważała ideę samorządu robotniczego. A Jacek się pyta, a kolega to z jakiego jest wydziału? No bo z jakiegoś wydziału w Hucie. No ja jestem z wydziału tam metodologii jakiejś uniwersytetu. Mówi, bo ja jestem hutnikiem, ja jestem robotnikiem i ja chcę zarządzać moim zakładem. Bo pewne ciemnik powiedział, myśmy mówili o samorządzie robotniczym, żeby wykiwać komunę. Wykiwali przy okazji kilkanaście milionów robotników, którzy uwierzyli i którzy wybierali samorządy pracownicze, które były gwarantem podmiotowości ludzi pracy i które w pierwszej kolejności zlikwidował Balcerowicz. Przerywam tutaj, bo i za długo mówię tutaj. Absolutnie. Ja przepraszam, ja chcę powiedzieć tylko o tym FSO, Była ta demonstracja, bo ja byłem na tej demonstracji, bo ją organizowałem. Słuchajcie, zbieramy się, jest dwóch pracowników FSO. Obaj po tej demonstracji stracili pracę. I nas jest 50. Zarejestrowaliśmy cały pas jezdni i mieliśmy iść pod Radę Ministrów, żeby bronić największej fabryki w Warszawie. I to dopiero wymagało odwagi. Wyglądaliśmy beznadziejnie, śmiesznie. Garstka ludzi, która próbuje zająć sobą jeden pas jezdni. I ja widziałem, jak w miarę jak zbliżaliśmy się do Rady Ministrów, te nasze szeregi jeszcze rzedły, bo ludzie nie mogli wytrzymać presji, tej śmieszności, że taka garstka idzie w takiej sprawie pod siedzibę rządu i uciekali do przejść podziemnych, do autobusów, żeby tylko w tym nie brać udziału. Ja myślę, że jak mówimy o odwadze, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, to największy strach to jest strach przed śmiesznością. Kobiety walczą,
a faceci są obrażeni, stoją w kącie, ewentualnie się napijają, prawda? Bo nie są w stanie wytrzymać upokorzenia. Dziękuję. To dość sporo mi wyjaśnia, jeśli chodzi o płeć odwagi. Natomiast mówiliście też o historii, no jesteście po prostu częścią tej historii, o którą chciałabym teraz zapytać. Lata 80. Strajki solidarnościowe, a potem stan wojenny. Bo moje pytanie stworzyło się właśnie z opowieści i z czytania tekstów, szczególnie Modzelewskiego. Co się wtedy wydarzyło, ale po stanie wojennym oczywiście, bo tak się zawsze zastanawiałam, co się takiego stało wtedy, że liczni zaczęli denerwować tych nielicznych i nakazano im siedzieć cicho i nie narzucać się zbytnio w oczy. I jedynie niewielka grupa ludzi broniła takich wartości jak sprawiedliwość społeczna. I gdzie szukać oparcia, aby odważnie upomnieć się o te właśnie wartości? Możecie mi to wyjaśnić? Te 80. lata to jest chyba słabo. Nie muszę tego mówić, ale Agata miała kilka lat w 80. roku i zna to z opowieści. Ja chcę powiedzieć, że myśmy... Ja byłem lewym skrzydłem Solidarności, tak? Myśmy tworzyli jako grupa polityczna Robotnik w podziemiu, która była organem międzyzakładowego robotniczego Komitetu Solidarności, który zrzeszał główne zakłady piątkami, czyli Huta, Ursus, FSO, Nowotko i tam piąty, też nie pamiętam. I potem każdy z tych zakładów miał pięć pod sobą, tak? To była struktura Solidarności. Od swojego początku przypominała strukturę rad robotniczych z okresu rewolucji bolszewickiej do czasu, kiedy rady rozwiązano. Istotą była delegacja od mas, z dołu na górę. To był mandat robotniczy, to był mandat pracowniczy i to był mandat bardzo mocny. I kiedy wybuchł stan wojenny, myśmy zawiązali coś, co się nazywało Komitet Porozumiewawczy Lewicy Rewolucyjnej. I powołaliśmy do życia Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności. W 1982 roku Zbigniew Bujak i RKW ogłosiło bojkot 1 maja. Ale my byliśmy ludźmi z pierwszej linii. To my nadawaliśmy audycję Radia Solidarność, że ludzie migali światłami i była dyskoteka w całych osiedlach, tak? Ten wezwanie, tą taśmę z wezwaniem do bojkotu byśmy przycięli. Wezwanie do bojkotu zastąpiliśmy czerwonym sztandarem i zdjęliśmy z dachów ulotki wzywające do bojkotu i rozlepiliśmy odezwy wzywające do alternatywnych obchodów 1 maja. I potem wyrosło to hasło 1 maja nasze święto. Nigdy nie zapomnę Maćka Guza, którego zresztą poznałem na Rakowieckiej w nieogrzewanej celi. Przy minus 17 było minus 10 w celi. Za karę nas tam wsadzili. Maciek Gus, on był wtedy z PKS-u i był trockistą, robotnik trockista. I on wyszedł z katedry świętego Jana z taką kartką zakratowaną Matką Boską, a za nim poszło 20 tysięcy ludzi, tak? I ani jednego zomowca, bo my nie byliśmy zinfiltrowani. Nie zdążyli się na nas przygotować. 8 maja byłem internowany, ale za zdjęcia z helikoptera jako organizator niezależnych obchodów 1 maja. Na nas mówili majowe dzieci. Było bardzo silne lewe skrzydło Solidarności. Ja wraz z grupą dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej pracowaliśmy w PAP-ie. Nas było kilku młodych dziennikarzy i wszyscy przeszliśmy do służb prasowych Solidarności. I obsługiwaliśmy komisje krajowe. Na tej komisji krajowej przed stanem wojennym dwóch ludzi parło do strajku generalnego. Jan Rulewski i Karol Modzelewski. Reszta milczała. Ja dodam, reszta tchórzliwie milczała. Problemem
bo my sądziliśmy, że można zapobiec, że można wygrać ze stanem wojennym za pomocą strajku generalnego. Problemem była łączność. My wtedy już domagaliśmy się łączności radiowej. Wiecie, że strajki w Polsce spacyfikowała jedna brygada czołgów, bo reszta była na ogół nie na chodzie. I oni jeździli od zakładu do zakładu. Gdyby była łączność, my byśmy się oparli. To jest jakby, no nie wiem, co by potem było i czy by Ruscy nie weszli, ale była szansa na opór. Problem polega na tym, że stan wojenny zniszczył 10-milionowy ruch robotniczy, a też doprowadził do likwidacji rad pracowniczych. Ja przypominam tylko, że robotnicy nie byli głupi i oni do tych rad pracowniczych wybierali inżynierów i techników. I taki na przykład zakład półprzewodników jak Unitra Cemi był przodujący na świecie. Tylko pierwsze co zrobił Balcerowicz, to zlikwidował ośrodki badawczo-rozwojowe. Wiecie, to jest trochę tak jak okupanci niemieccy nie pozwalali Polakom się uczyć wyżej szkoły zawodowej, tak? Tak polskim fabrykom już nie wolno było mieć ośrodków badawczo-rozwojowych, bo one były na odstrzał, I ja pamiętam, że jak zakładaliśmy PPS w 1987 roku, to objechaliśmy autostopem całą Polskę, rozmawiając z najwybitniejszymi działaczami Solidarności. Do PPS-u przystąpił Józef Pinior, legenda w końcu Solidarności, a wówczas trockista z poglądów. Przystąpił Jan Józef Lipski, Goldfinger, Kuźnicki, paru innych znanych działaczy. Cała reszta odmówiła, ale najciekawsza była rozmowa z Jackiem Kuroniem. Jacek Kuroń mówił językiem marksistowskim, ale rzeczy bardzo reakcyjne i bardzo neoliberalne, bo uwierzył w neoliberalną rewolucję. I mówi do nas tak: wy chcecie reprezentować wielkoprzemysłową klasę robotniczą. Wy chcecie bronić wielkich zakładów państwowych. A to wszystko trzeba zburzyć i rynek wybuduje nowe. W związku z czym nie przystąpił do inicjatywy pod tym PPS. Proponował nam też, żebyśmy stanowili lewe skrzydło Solidarności, a myśmy uznali, że Solidarność powinna być związkiem zawodowym, a bierzemy odpowiedzialność za swoje czyny i tworzymy Polską Partię Socjalistyczną. To doświadczenie nie wyszło, natomiast dla mnie jakby najważniejszym przesłaniem Solidarności, które zresztą w książce Zajeździmy kobyłę historii Modzelewski też odzwierciedla, było to, że był to ruch lewicowy, ruch pracowniczy, ruch robotniczy, który nie miał swojej partii. Nieszczęście polegało na tym, że Solidarność nie miała swojej partii i wydała z siebie całą masę partii prawicowych. Natomiast pomysł przy okrągłym stole, przecież PPS-u do okrągłego stołu nie zaproszono, mimo że przewodniczący był ktoś taki jak Jan Józef Lipski, prawda? Więc miał pełne prawo tam zasiadać. Dlatego, że od początku prawica i kapitał miał pomysł, że jedyną lewicą będzie lewica z nieprawego łoża. Lewica przywieziona na ruskich czołgach. I innej lewicy ma nie być, ponieważ Kwaśniewski i reszta właściwie bez przerwy tylko przepraszała. Mieliśmy początek, który polegał na tym, że myśmy szli w grupie około 1000 osób na pochodzie pierwszomajowym w 1988 roku, krzycząc wolne wybory, a nie pozory. Cała reszta zatykała nam usta okrzykiem Lech Wałęsa, tak? Jakby godząc się na te niedemokratyczne wybory, wybrano większość sejmową z PZPR-u. I ta większość sejmowa z PZPR-u była dla Leszka Balcerowicza jak złota rybka. Czego nie zażądał, dostawał. I wtedy wszystko zaorano. Zwykle, jak dochodzi do zmiany ustroju, to powinno się zwołać konstytuantę, tak? A my zamiast zwołać konstytuantę, działaliśmy na zasadzie małej konstytucji, małego, zgniłego kompromisu elit. A konstytucję uchwaliliśmy, kiedy już było pozamiatane, w 1997 roku. No jedno, co mogę sobie pogratulować, bo byłem członkiem Komisji Konstytucyjnej, to, że udało nam się wywalczyć, że nie w 50., a w drugim artykule naszej Konstytucji stoi, że Rzeczpospolita Polska ma wcielać zasadę sprawiedliwości społecznej. I o to się do dzisiaj bijemy. To tak w skrócie ta historia, bardzo telegraficznie. Dla mnie też wbrew pozorom ważna jest ocena tego, jak to się właściwie stało, że ruch robotniczy, który walczył o polepszenie swojego bytu i walczył o demokrację,
ponieważ no, ludzie chcą współdecydować, tak? Chcą współdecydować, tego nie mogli robić i nie współdecydując, nie mając takiej możliwości, no też nie mamy na przykład wpływu na to, jak pewne dobra są dzielone, jak te pieniądze są przeznaczane i tak dalej. No więc jak to się stało, że nagle ci robotnicy stali się tacy zupełnie nic nie warci i wszyscy o nich zapomnieli, szczególnie przy tym okrągłym stole. I takich odpowiedzi to ja szukałam przede wszystkim właśnie u profesora Kowalika, to mi się wydawało takie najbardziej przekonujące. Mianowicie uświadomiłam sobie, że w PRL-u też był podział klasowy. I tego ja sama doświadczyłam, że jednak inteligenci byli traktowani inaczej, mieli inny status społeczny. W związku z tym na przykład ja jako dziecko z takiej rodziny, no chętniej mnie wysyłano na przykład na jakieś kolonie, jakieś wyjazdy, prawda, czyli mieli takie przywileje. I w związku z tym, skoro nawet PRL nie zlikwidował tego podziału klasowego, to on się tym bardziej odrodził w momencie, kiedy miał powstać nowy system i stąd powstała ta zdrada. Wtedy na Zachodzie było rzeczywiście jeszcze państwo socjalne, już trochę demontowane przez neoliberalizm, ale nie tak bardzo, wiadomo, podatki i tak dalej, te wszystkie tam koncepcje Reagana i Thatcher, tak? Ale jednak mimo wszystko no, ludzie tak tego bardzo nie odczuwali i myślę, że w ogóle polskie społeczeństwo myślało, że to będzie właśnie taki zachodni kapitalizm, to się nazywało kapitalizm, ale tak naprawdę to myśleli, że to będzie zachodnie państwo socjalne, państwo opiekuńcze, w którym robotnik no, zarabia po prostu tak, że może dobrze żyć i korzystać, nie wiem, no, z wakacji, z kultury, z rozrywki i tak dalej, bo stać go na to z jego własnej pensji. I potem tak przeczytałam sobie te różne zapisy tam z tego okrągłego stołu i to, co mnie zaszokowało, bo najbardziej właśnie pod kątem tych mieszkań się tym interesowałam, że tam od razu napisano, że się zlikwiduje te takie hotele pracownicze. O. No i właśnie, no, dzisiaj mówi się, że między innymi dlatego nie było w PRL-u bezdomności, bo były te hotele pracownicze, więc nawet jak brakowało mieszkań, no to człowiek jednak miał jakiś dach nad głową, przynajmniej prywatny pokój, tak? A dzisiaj może mieć łóżko piętrowe w schronisku, tak? Z wszami na przykład i tak dalej, jak naprawdę nie ma gdzie mieszkać i go na to nie stać. Więc ja myślę, że oni po prostu zdradzili, tak? Taki jest mój punkt widzenia. Ja myślę, że oni po prostu zdradzili ludzi, z którymi wywalczyli te zmiany razem. Po prostu zostawili ich i uznali, że to jest naturalne, tak? Uznali, że to jest naturalne, że inteligent teraz będzie zarabiał, co potem okazało się wcale nie takie koniecznie prawdziwe, bo przecież mamy wielu spauperyzowanych inteligentów, a koszty no, muszą zapłacić ci robotnicy, bo przecież to oni byli przez ten system tak dopieszczani, nie było bezrobocia, ponieważ to wszystko właśnie niby było dla nich, a teraz to niech oni sobie dadzą radę. Tak, w takim normalnym świecie, a nie w tej całej takiej ochronce, którą wtedy dla nich zbudowano. No i wszystko, zaczęły się te wszystkie przerażające rzeczy. No, przede wszystkim ta likwidacja zakładów pracy, bezrobocie masowe. Też jest wiadomo, że jednak mimo wszystko jeszcze w PRL-u, w którym na końcówce większość społeczeństwa żyła na poziomie minimum socjalnego, to nagle w momencie tych przemian okazało się, że jest bardzo duża część społeczeństwa, która żyje poniżej minimum egzystencji. Czyli czegoś takiego w ogóle po prostu wcześniej nie było. Okej, okay, no to... Ja tylko chcę powiedzieć, dlaczego Mazowiecki zemdlał. Bo może nie wiecie. Otóż oni się zwrócili, Unia Demokratyczna zwróciła się do szwedzkiej socjaldemokraterny z prośbą o ocenę planu Balcerowicza. No i ocena była mniej więcej taka, jak potem to, co nastąpiło, czyli realistyczna. I on wiedział, że zostając tym premierem z Balcerowiczem, on szykuje społeczeństwu katastrofę. A był na tyle przyzwoity, że było mu przykro i że się bardzo bał, więc zemdlał. Tak?
Natomiast ja chcę powiedzieć o takim spotkaniu w zakładach nieistniejących już w Luksemburg. Tam lampy robiono, mierzarówki, gdzie spotkało się 600 delegatów Komisji Zakładowych Solidarności i Rad Pracowniczych, bo jeszcze istniały Rady Pracownicze. I oni się spotkali z Leszkiem Balcerowiczem i jeden z nich zapytał, no skoro my mamy tworzyć tutaj sektor prywatny, a jest on skromny, i jedynym sektorem prywatnym jest rzemiosło, to dlaczego nie zwolnić rzemiosła z podatków, żeby mu dać szansę urosnąć? Na co Balcerowicz odpowiedział, że to by mu nie pasowało do czystości modelu. To jest bardzo ważne, ta czystość modelu, bo wcześniej był lektorem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i robił szkolenia i tam po prostu wykładał czystość innego modelu. Tak? A potem zmienił model, jak ci w głowie, jak cyborg, i nasuwał z tym neoliberalizmem. I potem ktoś jeszcze zapytał ciekawie, bo zapytał, kto i kiedy zdecydował, że wszystko ma być sprywatyzowane, a jeżeli tak, to w jaki sposób i właściwie po co. I w tym momencie Leszek Balcerowicz zrobił się silny ze złości i rzucił lekkomyślne pytanie. Zapytał, komu jest teraz gorzej? Wszyscy podnieśli ręce. Tyle na temat kontaktu z rzeczywistością ludzi, którzy tą rzeczywistość zmieniają. Dziękuję wam serdecznie. A byłem na tym spotkaniu. Dziękuję wam serdecznie. Znaczy też gwoli wyjaśnienia, bo dlaczego pytam o tamten czas, bo ja uważam, że my teraz w 2019 żyjemy w takim pokłosiu tamtych czasów. Solidarności 80. rok i stanu wojennego, i kiedy zwyczajnie... Przepraszam, bo mi cały czas to... Kiedy potraktowano... Jak to mówił Modzelewski, inteligencja potraktowała robotników jako zdrajców pewnego ideału, dlatego też uznali za stosowne i prawomocne, żeby zacząć wprowadzać system, który zniszczy ich, a także potem jeszcze wprowadzono pewne takie emocjonalne także prace nad tą grupą, czyli po prostu zawstydzanie, czego teraz jesteśmy tego dowodem. I w sumie, ale tak, właściwie znaczy tą analizę już mi przedstawiliście i przedstawiliście nam. Natomiast ja bym jednak wróciła do słowa socjalizm, bo wy bardzo chętnie mówicie i powtarzacie i bardzo akcentujecie, że jesteście socjalistami. Jesteś socjalistką, to Agato, socjalistą, ty Piotrze. A to pojęcie zostało zohydzone po 89. Absolutnie, a nawet uważam, że już się zaczął proces zohydzenia tego pojęcia już w 80. latach. Jaka jest dla was ta anatomia tego pojęcia? Bo klasa robotnicza się w zasadzie teraz rozsypała. Takie są też dane socjologiczne, bo kultura robotnicza się rozsypała, dająca podstawy klasowej świadomości i tożsamości. Według was, co teraz wyróżnia klasę robotniczą? Komu teraz socjalista i socjalistka podaje rękę w tym geście symbolicznym? Przyznam od razu, że w naszej partii Razem, także mamy ten problem. Jak to zdefiniować? Czy możecie mi pomóc? Dla mnie socjalizm to jest przede wszystkim odwołanie się do tego, teraz, w tej liberalnej rzeczywistości, że człowiek jest istotą społeczną, czyli nie żyje w próżni, żyje z innymi, dzięki innym i dla innych, tak? Czyli nie chodzi tutaj o powrót do jakiegoś takiego zwariowanego kolektywizmu, że nikt ma się nie różnić niczym od nikogo drugiego, prawda? Tylko chodzi o to, że tworzymy społeczeństwo i że to jest dla nas ważne i że to jest taka, że to wypływa z takiej naszej ludzkiej natury, przez wieki jakoś tam ukształtowanej ludzkiej natury. I że egoizm jest zaprzeczeniem tej natury. Jeśli chodzi o tą klasę robotniczą, no jest tak oczywiście, że my się odwołujemy do ludzi pracujących, szczególnie jakby tak no w najgorszej sytuacji są ludzie, którzy wykonują takie prace, w których łatwo jest ich wymienić na kogoś innego, tak?
I to rzeczywiście to jest ten prekariat, to są te osoby, które zatrudnia się na umowy śmieciowe, o które się kompletnie nie dba, ponieważ zawsze będzie ktoś inny. I myślę, że my najbardziej powinniśmy jako socjaliści właśnie troszczyć się o tych najsłabszych. Dla mnie w ogóle bycie socjalistką to jest taki powrót do humanizmu i w ogóle myśleniu o prawach człowieka. Jest tak, że to Jan Strzelecki, prawda? Ogłasza manifest takiego socjalizmu humanistycznego, ale jednak zaznacza, że w żaden sposób nie porzucił analizy klasowej, tak? Bo no, rzeczywiście to wszystko właśnie bierze się, cała ta przemoc, tak? Wiadomo, no, przemoc polega na tym, że silniejszy krzywdzi słabszego i cała ta przemoc społeczna no, bierze właśnie się z podziału klasowego. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że myślę, że no ta myśl taka o prawach człowieka została zdominowana przez liberałów, takich totalnych indywidualistów, zwolenników indywidualizmu. I w związku z tym oni zawsze widzą państwo, administrację, że to państwo, że to administracja dokonuje tego aktu krzywdzenia, tak, czy naruszenia tych praw. Ale to państwo robi to w imieniu kogoś, nie w imieniu samego siebie, tak? Jeżeli się eksmituje człowieka na bruk, to eksmituje się go w imię własności, która jest ważniejsza właściwie od prawa do przetrwania, bo osoby bezdomne w zimie zamarzają, prawda? Więc trzeba wyeksmitować szybko, ponieważ własność jest ważniejsza od prawa do zdrowia, do życia, tak? Do posiadania rodziny. Czyli tym krzywdzicielem tutaj jest system, tak, który nie potrafi jeszcze tego wszystkiego, który nie potrafi tego poukładać w taki sposób, żeby to było sprawiedliwe i żeby rzeczywiście, no bo ja sobie myślę, że akurat takie traktowanie, takie wyważanie, bo Trybunał Konstytucyjny często mówi o tym, że te prawa kolidują, prawda, że prawo własności koliduje z prawami lokatorów, nie wiem, prawo do osiągania zysku koliduje z prawem na przykład do czystego środowiska, tak, i oni tam jakoś to wyważają. Na przykład w przypadku czynszów, kiedy po raz pierwszy miał Trybunał orzec, czy jest zgodny z konstytucją taki czynsz regulowany, który nie pozwala właścicielowi właściwie utrzymać tej nieruchomości. I tam podstawą uchylenia tego czynszu regulowanego stało się to, że prawnicy uznali, że najem jest stosunkiem prawnym mniej trwałym od własności. I to jest właśnie taka liberalna wykładnia. Ja myślę, że jeśli myślimy o prawach człowieka i o ich ochronie, to musimy myśleć o celu, dla jakiego one zostały ustanowione. I jak wrócimy sobie do ONZ-owskiej deklaracji praw człowieka, to tam to jest jasno napisane, tak? Żeby człowiek tam, prawda, wyzyskiem, tyranią nie został przymuszony do konieczności fizycznych wystąpień, prawda, przeciwko takich jakichś no, rewolucyjnych wystąpień przeciwko władzy, tak? Czyli no, te prawa człowieka właśnie mają chronić to, co jest tutaj najcenniejsze. Mają chronić tą ludzką godność, mają chronić też zazwyczaj prawo do życia, tak? Prawo do bycia członkiem społeczeństwa, do korzystania z tego, co wytworzyliśmy wszyscy no, jako cywilizacja, kultura, co wytworzyliśmy jako ludzie, którzy też stworzyli, tak? Przez pokolenia naukę i tak dalej. I to jest właśnie, to chodzi o to, żeby korzystać z tego, co daje możliwość bycia człowiekiem, tak? Realizowania się jako człowiek,
Natomiast w momencie, w którym pozbawiamy takich praw ludzi, a szczególnie już tych najbardziej tych socjalnych praw, typu pożywienie, typu mieszkanie, prawda, to widzimy, że człowiek nagle upodabnia się do kogoś, kto walczy tylko o przetrwanie, czyli to jest niezgodne z tą naturą ludzką. No i to jest właśnie taki ten socjalizm humanistyczny, który myślę, że można też budować właśnie w oparciu o ideę praw człowieka, ale właśnie tak przeformułowaną, trochę inaczej widzianą. Czy najważniejszy problem, jaki mamy, to jest uświadomić ludziom pracy, że są ludźmi pracy. I to przede wszystkim ludźmi pracy, człowiek pracujący, homo faber. W Polsce jest 16 milionów ludzi pracy najemnej, i niech się nikomu nie wydaje, że to nie jest proletariat. I niech się nikomu nie wydaje, że można to rozpuścić w jakichś dziwnych definicjach, bo ileś milionów ludzi posiada fałszywą świadomość klasy średniej. Do mnie przychodzą tacy młodzi ludzie, którzy wyglądają jak z reklamy Coca-Coli, i oni myśleli, że ten samochód, to mieszkanie, te drogie gadżety do nich należą. Okazało się, że należą do banku, tak? I że nie są żadną klasą średnią. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Polsce mamy 400 tysięcy osób, które można zakwalifikować do klasy średniej. To jest trochę ponad 1% ludności, niewiele ponad 1%. I to są ludzie, którzy zarabiają powyżej 7 tysięcy netto, tak? To jest klasa średnia. Cała reszta to są ludzie pracy najemnej, czyli zwyczajny salariat, proletariat, czy jakbyśmy chcieli to nazwać. Żeby być klasą średnią, to trzeba trochę odkładać. Większość polskiego społeczeństwa nie ma żadnych oszczędności. Około 80% nie ma żadnych. Potem ileś procent ma 1, 2, 3, 4, 6 pensje odłożone. Czyli dalej żadne oszczędności, które dałyby jakieś poczucie bezpieczeństwa. I teraz to, co się udało prawicy, to udało się przekonać, że najważniejszy konflikt między pracującymi i tymi, na których się pracuje, nie istnieje. Mnie różni wesołkowie próbują przekonywać i zawstydzać pytaniem, a ilu ludzi pan zatrudnia? A ja powiem, nie, ja sobie czynię honor z tego, że nikt na mnie nie haruje. Prawda? Inaczej postawiona kwestia. Otóż słowo pracodawca jest pomyłką semantyczną, ponieważ pracę daje pracownik. Pracodawca ją otrzymuje po bardzo niskiej cenie i to jest tak, jak pomylić krwiodawcę z krwiopijcą, prawda? To nie należy tych dwóch rzeczy mylić. My oczywiście staramy się budować, znaczy uobywatelnić i upodmiotowić politycznie ludzi pracy. I w skali mikro nam się to kapitalnie udało, ponieważ Ruch Sprawiedliwości Społecznej w 90% składa się z kierowców autobusów, pracownic pralni, sprzedawczyń, handlarzy ulicznych, ochroniarzy, czyli zwykłych ludzi. Tych, o których zwykle nie mówimy, że w ogóle kiedykolwiek zajmą się polityką, ponieważ w partiach politycznych przeważają biznesmeni i urzędnicy. To są te dwie grupy, które stanowią moim zdaniem gro członków większości partii politycznych. Wielkim fenomenem polskiej polityki jest również partia Razem, która skupiła młodą inteligencję w dużej mierze, prawda? W ogóle pojęcie inteligencji się zdewoluowało, bo w pewnym momencie ludzie z wyższym wykształceniem, zamiast rozmawiać o Marksie, czy chociaż o Schopenhauerze, to zadawali sobie pytania w stylu, jak wychodzisz na tym Wiedniu, nie? Bo jeździli i handlowali. Więc jak zaczęli się pytać, jak wychodzisz na tym Wiedniu, to przestali być inteligencją. Sami się zdeklasowali, czy też spauperyzowali, ale etos inteligencji wraca. W naszej robotniczej partii, mogę tak powiedzieć, zupełnie poza plenum i poza władzami partii, ludzie się umawiają do opery, do kina. To jest też bardzo fajne, bo jeszcze w czasach Kominternu Lenin, mając swoich ludzi w Paryżu, ubierał ich garnitury i prowadzał do opery i teatru. I nie znosił, jak ktoś się nosił jako robotnik i udawał, zakładał jakieś walonki, bo mówi, to jest błąd robociarstwa. My mamy ludzi ciągnąć w górę, a nie w dół. Nie mamy w sobie ubóstwienia biedy, byle jakości, złych warunków, czy gorszej odzieży, czy mniej estetycznego otoczenia. Przeciwnie. Chcemy ciągnąć w górę i zawsze jak idę do jakiegoś urzędu, to bardzo dokładnie go oglądam i mówię do prezydenta czy burmistrza,
Czy podobnie wyglądają lokale socjalne i komunalne w jego mieście? I on tutaj się trochę czuje zakłopotany, więc proszę go, żeby podciągnął, tak, ten poziom. A jak się nie da podciągnąć, no to wpadamy do burmistrza. Ja pamiętam taką blokadę, gdzie przez komornik powiedział, że on przyjdzie za 3 godziny. No to się podzieliliśmy, połowa została w okresie, połowa poszła do burmistrza. Tam coś krzyczała sekretarka, nie dosłyszeliśmy, weszliśmy do środka. Na dworze upał jak 110, a tam klima, woda mineralna, słone paluszki. No i mamy już ze sobą kamerę telewizji i zwołujemy konferencję prasową w siedzibie, w biurze burmistrza. Czyli jadą następne kamery. Nie, ja pamiętam, że wtedy, jak przed rzecznik dzielnicy, Praga Południa, dziś pamiętam, to gdybym zażądał 100 tysięcy okupu, żebyśmy sobie poszli, to by dał. Tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja całe życie miałem problem z tym, że nie byłem zakorzeniony, dużo jeździłem po świecie. Potem od kilkunastu lat mieszkałem w najbiedniejszej dzielnicy w Warszawie na Pradze. Potem zrobiliśmy ten show z moim aresztowaniem i te 2 tygodnie głodówki, ja w więzieniu, żona pod więzieniem. A potem mieliśmy wielką blokadę eksmisji, znaczy 2 blokady równoległe, które były transmitowane przez telewizję. Także jak burmistrz włączył telewizor, to już nie wyłączał, nie wysyłał komornika, bo już wiedział, że 100 osób blokuje, to nie ma co, jest w telewizji. I pamiętam, że wtedy ludzie do mnie podchodzili, no sąsiedzi blokowali, bo co się stało, bo niektórzy pytają, czy wy jesteście skuteczni, ciągle walicie głową w mur. Przede wszystkim blokady to jest 1% naszej działalności, większość wygrywamy w sądach. Ja sam jestem pełnomocnikiem procesowym i no raczej wygrywam tam. 14 rzeczy spraw z rzędu mi się udało wygrać, więc chętnie dalej chodzę do sądów. Ale jak byliśmy na tej blokadzie na pracy, to podchodzili do nas ludzie i mówili pozdrowienia z aresztu Grochów. Bo to jest taki areszt, gdzie ludzie albo byli, albo są, albo będą. A dlaczego? Dlatego, że w Polsce doszło do kryminalizacji biedy, tak? I jeżeli ja mówię o klasie robotniczej, ja mówię o tych ludziach, którzy, no nie wiem, mają jakiś zepsuty samochód, psujący się samochód, jest szef i jego pracownik, hydraulik, nie? I zepsuł się samochód, a szef nie ma zdolności bankowej, kredytowej, więc jego pracownik bierze na siebie kredyt, nie dają rady go spłacać i ja go spotykam w więzieniu, on siedzi za wyłudzenie kredytu. Znaczy wiarę? Człowiek pracy, nic złego nie zrobił, siedzi w więzieniu. Takich przypadków mamy kobieta, która kupiła sprzęt AGD i spłacała go, ale musiała jeszcze, nie było tych dodatków, wyprawkę dla dziecka kupić do szkoły. I część tego sprzętu sprzedała. Ktoś doniósł i poszła siedzieć. A ponieważ była samotną matką, to dziecko trafiło do domu dziecka. Jak ona się dowiedziała, że stawka żywieniowa w domu dziecka jest niższa niż u nich w więzieniu, to przestała jeść i zaczęła głodówkę, tak? To jest kryminalizacja biedy, więc nie tylko jest klasa robotnicza i są takie miejsca, gdzie jest tak czysto w kuchni, bo jest do ostatniej kruszyny wyjedzone. To trzeba zobaczyć, tego trzeba dotknąć, żeby wiedzieć, co jest prawdziwa bieda. A to jest Warszawa, nie jakaś prowincja. To się dzieje wszystko w Warszawie. Jak w Warszawie runie budynek na Pradze, albo się coś spali, to raptem się okazuje, że 10 osób mieszka w jednej 20-metrowej izbie, tak? Dopiero wtedy się okazuje. Nadmierne zagęszczenie u nas w mieszkaniach, znaczy inaczej. Pani Hanna Gronkiewicz-Walc ogłosiła badania długowieczności mieszkańców poszczególnych dzielnic Warszawy. I z tych badań wyszło, że mężczyzna, mieszkaniec Pragi Północ, ma szansę pożyć 16 lat krócej niż mieszkaniec bogatego Wilanowa. Po dwóch stronach tej samej rzeki, w jednym mieście jest większa różnica w dożywalności mężczyzn niż między Afryką a Europą, gdzie jest różnica 10 lat, tak? Oczywiście oni zakopali pod ziemię te badania, ale one są. Dlatego, że na Pradze jest mniejszy dostęp do służby zdrowia. To jest inna grupa społeczna. Jest. Natomiast na tym Wilanowie spotykaliśmy ludzi, którzy mieli 4 zł na godzinę za to, że chronili spokojnego snu mieszkańców miasteczka Wilanów, tak? To są te dwa światy. Jeden świat się ogradza murami i ochroną, której i nawet sobie nie zadają ci mieszkańcy trudu zapytać tych ochroniarzy, ile mają na godzinę, tak? Trudno się dziwić, że jak mieli 5, a dostali
10, czy teraz 13, bo jest stawka godzinowa, to będą głosowali na PiS, tak? No bo wyszli ze strasznej nędzy do biedy, zawsze jakiś postęp, tak? I teraz, czy my będziemy umieli tą świadomość klasową ludziom zaszczepić na nowo? No tutaj ja się spóźniłem, bo tu leży taka gazeta, nazywa się Respekt. Dlaczego nazywa się Respekt? Bo chcemy, żeby my pracownicy, chcemy, żebyście nas szanowali i trochę się nas bali. Tak? Jak się zaczynał strajk w Fiacie, to wychodziła załoga i paliła 100 samochodów. Przecież nie myśleli, że to są jakieś żarty, tak? To jest strajk. A następnie oni robią te samochody, zrobią następne na miejsce tych spalonych. Ja pamiętam lata 70., kiedy na ulicy padało hasło żądamy wszystkiego, tak? Żądamy wszystkiego. Rządziła wyobraźnia. W tej chwili my skarleliśmy, my się skurczyli, my przestaliśmy rozumieć, że dóbr jest nadmiar, tylko są źle podzielone. Nie trzeba zwiększać produkcji, trzeba podzielić wynik naszego trudu, naszego potu. I jak my chcemy przekonać robotników? My ich ciągle namawiamy, to jest pismo Respekt do wzięcia tu przy wyjściu. My ich namawiamy do tego, żeby liczyli zyski. Bo przecież ich praca powoduje zyski. Skoro rośnie dochód narodowy, to te zyski są coraz większe. No to dlaczego oni z tego nic nie mają? Dlaczego mają nie zażądać udziału w rosnących zyskach? Mało tego, to dla pracodawcy też jest interes, bo nie musi pilnować niewolnika, który wtedy, kiedy pan nie patrzy, zastyga, tylko ma partnera, który jest zainteresowany w wyniku wspólnej działalności. Oczywiście to się w końcu skończy akcjonariatem pracowniczym albo spółdzielnią, ale o to nam chodzi, tak? Na razie niech się dzielą zyskiem, tak? To jest nasza koncepcja. I myślę, że tak, teraz na ostatnim zebraniu RSS-u w Warszawie mieliśmy niezapłaconych pracowników budowlanych, bo firma, która remontowała szkołę dla 350 niepełnosprawnych dzieci, nie dostała 4 milionów, a ja rozmawiałem z wiceprezydentem Warszawy, panem Michałem Olszewskim, a on mówi, co za frajer remontuje, jak nie ma podpisanego aneksu do umowy. No oni chcieli, żeby te dzieci szybciej dostały tą szkołę. Uwierzyli na słowo, tak? Nawet te pieniądze były w budżecie miasta już preliminowane, ale nie mieli aneksu. Przegrają w sądzie. I teraz przychodzi 7 robotników i co się okazuje? Oni w tej firmie budowlanej, no bo ja nie będę chodził za interesami jakiejś firmy. Mam w nosie, niech lepiej liczą, tak? Ale w momencie, kiedy przyjechał Hindus, to kawałek jechał, nie? I nie dostał zapłaty, no to się nóż otwiera. A ci ludzie, ci pracownicy, którzy przyszli, oni w tej firmie budowlanej pracują od 30 lat. Od lat 90. Na etatach w firmie budowlanej. No to wiadomo, że są dobrze traktowani, skoro przez te 30 lat nie odeszli. A teraz nie mają pieniędzy. I wczoraj nagraliśmy takie klipy z nimi. To jest bardzo ważny wypadek. Otóż kiedyś, jak ludzie byli niezapłaceni, ja ściągałem kamery, to wszyscy uciekali, tak? A teraz ci ludzie zgodzili się nagrać, dać twarz. Robotnicy odważyli się. To jest przełom. Będą te klipy w internecie. Szerujcie je, bo to jest głos klasy robotniczej. Oszukali nas, wykonaliśmy pracę. My robotnicy, tak? To jest strasznie ważne. Usłyszeć, ja robotnik zostałem oszukany. Ja pamiętam kiedyś, bo ja pełnię rolę stringera. To jest taka praca polegająca na oprowadzaniu zagranicznych dziennikarzy i roli tłumacza. I zaprowadziłem ich na budowę pod Warszawę, tego dwóch construction, ale nie przyjechałem jako obcy, bo nasz członek był szefem brygady elektryków. I tak wszyscy uciekli, to było kilka lat temu. Wszyscy uciekli, bo bali się rozmawiać z dziennikarzami zagranicznymi. Taką mamy wolność, że robotnicy się z prasą boją rozmawiać, tak? Okej. Ale jeden młody człowiek, dekarz, zszedł z dachu i udzielił wywiadu. I powiedział, co następuje. Ja przyjechałem do Polski tylko po to, żeby moje dziecko urodziło się w Polsce i wracam do Anglii. No to ci Norwegowie się pytają, czy chodzi o zarobki. Nie. Ja tutaj jako dekarz zarobię dobrze, a tam są wyższe koszty utrzymania. Ale tam, jak trzeba coś ciężkiego przenieść, to ludzie z biura wychodzą i pomagają. A z szefem to jestem na ty i chodzę na piwo. A tu jestem podłym robolem, śmieciem, nic nie wartym, którym się pomiata.
I tu się pojawia bardzo ważne słowo, od którego ja zaczynałem. Godność człowieka pracy. Ja muszę to powiedzieć, w Hiszpanii widziałem taką scenę. Kafejka nad morzem dla turystów, raczej nie taka bardzo tania. I wchodzi dwóch ludzi ochlapanych wapnem, widać, że zeszli z budowy. Siadają przy stoliku, wyciągają własne kanapki, zaczynają je jeść i wtedy uprzejmie nadchodzi kelner i nalewa im wino. Tak? I to powinno być traktowanie ludzi pracy, wiecie, co by się z nimi stało, w jakiejkolwiek knajpie w Polsce. No więc to jest ta różnica. Natomiast to jest nasze wielkie zadanie. I ja chcę powiedzieć jedną rzecz, taką refleksję międzyorganizacyjną, między RSS-em a Razem. My nie mamy problemu, kiedy komuś nawali hydraulika, elektryka, czy trzeba coś wymurować, tak? My nie mamy problemu, żeby w tydzień wyremontować mieszkanie dla kogoś, kto je właśnie zajął samowolnie, tak? Żeby miał gdzie mieszkać. Natomiast nie mamy informatyków. Mamy ciągle problem ze stroną internetową. Ja chcę powiedzieć, że ja byłem świadkiem tego nieprawdopodobnego spotkania inteligencji z klasą robotniczą. Ja mówię o pierwszej Solidarności. Kiedy ludzie z dyplomami i ludzie w hełmach, w kaskach roboczych, spojrzeli na siebie i w ich oczach był zachwyt i rzucili się sobie w ramiona. I chciałem doczekać jeszcze raz takiego spotkania, bo tylko razem jesteśmy w stanie zwyciężyć ten system, który gniecie jednych i drugich. Tylko że ktoś nas podzielił, żeby zafałszować. I Platforma, i PiS, i SLD tak naprawdę. Chcą zakamuflować zasadniczy podział, podział klasowy między bogatymi i biednymi. Między pracującymi i wyzyskiwanymi, a wyzyskującymi. Tworząc różne dziwne kategorie. Na przykład ludność wielkich miast, tak? I od razu jest cała ludność wielkich miast z kimś tam, prawda? Albo my wszyscy Polacy, nie? Taki sojusz jeźdźca z koniem. Otóż jak się rodziła partia Razem, to my, no, reprezentując i składając się z tych ludzi zwykłej pracy, tych, o których mówiła Agata, że łatwiej ich wymieniać, prawda? Bo nie są specjalistami. My mieliśmy nadzieję, że jakoś połączymy siły z tą młodą inteligencją, która jest Razem. I chcę powiedzieć, że tam długo to trwało, ale chyba jesteśmy coraz bliżej. Jak skończymy to spotkanie, wsiądziemy z Agatą w samochód, będziemy w nocy jechać, żeby jutro w południe wyjść na zjeździe Razem i dyskutować o przyszłości Lewicy z Adrianem i jego przyjaciółmi. I myślę, że jakby wszyscy rozumiemy złożoność sytuacji historycznej, to jest duża szansa na odrodzenie się Lewicy, tak? Ale dlatego, że Lewica ostatnio przemówiła ludzkim głosem Adriana Zandberga, a nie tego szarego aparatu, który tam szedł i o którym nawet nie chcę dużo mówić. Więc jest bardzo duża szansa i bardzo duże przed nami wszystkimi wyzwanie, ale też ja bym chciał, żeby ta inteligencja, która tu jest i która jest Razem i która jest w Polsce, poszła z nami pod fabryki z tą gazetą, żeby poszła z nami na ulicę rozmawiać z ludźmi. No tak, najprostsza rozmowa, tak się udziela porady prawnej, na przykład w sprawie prawa pracy, ale również jest to rozmowa o Polsce, o świecie. Musimy otwierać horyzonty i tworzyć ten sojusz ludzi pracy, bo w końcu my też pracujemy, my inteligenci, pracujemy z pracy własnej, żyjemy z pracy własnej, a nie cudzej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i teraz przechodzimy do części, kiedy czekamy na pytania od Was, więc bardzo gorąco zachęcam. Panie Piotrze, zdaję sobie sprawę, że... Panie nie! Czuję się swobodnie, ale to pan powie, wydaje mi się na miejscu. Znaczy, w tej sali źle reaguje, jak pan przyjeżdża na miarę pracownicza, bo nie mieli paszportu, mieli paszport, to nazwisko oznacza dramat dla rzeszy ludzi pracujących, natomiast dla jakby swojej ilości ludzi, a przy tym części tych, którzy tutaj siedzą,
odnaczył zupełnie innego. Pan z tego pewnie zdaje sprawę, bo się zdaje sprawę, prawda? No to jednoznacznie pan jakby stawia po tak albo nie. Tak, jednoznacznie. Proszę wierzyć, nie zbudujemy, albo że sobie pozwolę na my, nie zbudujemy sojuszu elit inteligencji z robotnikami, którzy kiedyś podali sobie, prawda, ramiona, tak jak pan wspomniał, na takiej antagonizacji. Bardzo zły, no to nie, to tam się nie pójdą z nami, bo oni wtedy wyjechali pierwszy za granicę. Bo oni wtedy pierwszy raz po tych swoich wielu latach, prawda, tutaj nagle mogli poczuć się wolni. Ja panu chcę powiedzieć tylko, że to, że pan ma paszport, to jest moja zasługa i moich kolegów. Ja za to, żeby pan miał paszport, zapłaciłem, znaczy ktoś z polskiej rodziny starszy, 2 latami więzienia. Tak? Natomiast pan Balcerowicz, kiedy ja siedziałem, szkolił aktyw Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak? Żeby jasno, był rektorem KCBZP. Po drugie, program Balcerowicza nie był żadnym programem Balcerowicza, tylko to jest klasyczny program przystosowawczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który się aplikuje wobec krajów trzeciego świata. Wszystko to, co on założył, się nie sprawdziło. Znaczy nie było rzeczy, w której on by nie przestrzelił swoich prognoz. Po drugie, na przykład ja panu pokażę, jak on zniszczył dwie branże tylko, bo nie mamy tyle czasu, żeby odbyć o wszystko. Otóż górnictwo zniszczył w ten sposób, że uznał, że cena węgla jest kotwicą antyinflacyjną. W związku z czym rosły ceny wydobycia, a cena węgla nie rosła. I sztucznie doprowadzono do tak zwanej nierentowności kopalń, które potem zamknięto. Dzisiaj się żałuje tego ruchu. To jest pierwsze. Druga rzecz. Przemysł farmaceutyczny. Otóż pan Balcerowicz był łaskaw wprowadzić zaborowe cła na komponenty dla polskich fabryk farmaceutycznych Polfa, tak? Natomiast gotowe leki z zachodu były nieocalone. Żaden przemysł państwowy takiej konkurencji nie wytrzyma. Wreszcie tak zwany popiwek, czyli podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli jakaś firma państwowa dobrze szła i mogła zapłacić ludziom i zapłaciła ludziom za ich pracę, bo zwiększyli produkcję, zwiększyli wydajność, zwiększyli sprzedaż i eksport, to pan Balcerowicz kazał im płacić 500% podatku po to, żeby tą firmę wykończyć. Nie trudno jest coś wykończyć, natomiast w to miejsce myśmy nie zbudowali żadnego przemysłu, który by produkował produkt finalny. Dzisiaj my dużo słyszymy o tym i od pana Zandberga, od Adriana Zandberga i od pana Kaczyńskiego, że w Polsce będzie zachodnie państwo dobrobytu. Nie będzie, bo nie produkujemy żadnego produktu finalnego, bo zniszczyliśmy za sprawą pana Balcerowicza i pana Syryjczyka, który twierdził, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej, a był on ministrem przemysłu i doprowadził do likwidacji przemysłu. Tak? Więc my to wszystko wiemy, jest zbiorowa pamięć w Polsce i nie jest tak, że inteligencja, tak jak pan próbuje sugerować, to są zwolennicy neoliberalizmu, czyli stoją po stronie tego 1%, który ma, przeciwko tym 99% ludzkości, która nie ma. Jest przeciwnie. Większość inteligencji na świecie i coraz większa część inteligencji w Polsce to są alterglobaliści, którzy rozumieją, że jeżeli pozwolimy dalej kapitałowi hulać, to obudzimy się w totalitarnej dyktaturze bogatych nad biednymi. To nawet nie chodzi o to, żeby im zabrać i dać ludowi. Nie. Ja bym równie dobrze to, co im zabiorę, wystrzelił w kosmos. A wie pan dlaczego? Bo chodzi o to, żeby im zabrać i żeby oni nie mieli. To nie chodzi o to, żeby oni byli głodni, tylko chodzi o to, żeby nie mieli pieniędzy, które pozwalają im rządzić nami. Bo to jest socjalizm i demokracja. To są systemy, w których rządzą ludzie, a nie pieniądze. I nikt mi tu nie udowodni, że teraz rządzą ludzie. No. Chciałam pana zapytać, jeśli można, czy pan jest zwolennikiem PiS-u, czy nie? Czy można? To mi się podoba. No właśnie. Ja jestem bezrobotny, to widzę, co uczy dzieci matematyki. Aha, okej. Więc okay. Ja zupełnie płynął w głowę. Proszę pana, pan ma rację, ale tak się nie dogadamy. Tak się nie dogadacie. Bo ja się nie dogadam. Tak się po prostu nie dogadacie. Ale nie można prowadzić rozmowy z wrogami ludu. No, o czym mamy rozmawiać? Że lud jest niesłuszny? Czy na tej sali jakiś robotnik przyszedł? Tak, jest robotnik.
Ja jestem do zawodu. Ale ja reprezentuję organizację, która się w 90% składa z robotników. I oni zechcieli zająć się polityką. Proszę? Czemu nie wpadli? Tu? No czemu nie wpadli? Proszę pana, bo to jest kilkaset kilometrów. Nie, no zaraz. Tutaj już mamy fabryki. A nie, ale my tu nie mamy organizacji, jeszcze będziemy mieli. O, nie wiem. Źle dużo. No jak pana źle życie, a nie źle dużo. Nie, swoje, ale źle dużo. Nie, nie, ja rozumiem, że pan uznał, że inteligencja to są liberały. Może pan tak uważać, ale to nieprawda. Już nie, to już nie jest modne, to już nie jest sik, obawia się bzdury, no. Że, bo to oni mówią, co mówi Balcerowicz? Że powinniśmy pracować jak najcięższej, jak najdłużej, za jak najmniej pieniędzy, bo to jest dobre dla gospodarki. To jest wierny cytat. A co jest dobre dla gospodarki? To, co jest dobre dla bogatych. Bo to jest człowiek, który służy bogatym. A większość nie jest bogata, więc w systemie demokratycznym ci ludzie skrzywdzeni przez Balcerowicza i jego popleczników powinni tamtych przegłosować. Ale my się dopiero organizujemy. Zdążymy. Na następne wybory zdążymy. Czy ja mogłabym jednak coś powiedzieć na ten temat, bo jeśli rozmawiamy, bo ja właśnie jestem zwolenniczką rozmowy, a nie pytań, bo to jest lepsze, to ja sobie tak pomyślałam, że pan przeciwstawia, tak, możliwość wyjazdu za granicę, możliwość otrzymania paszportu, też możliwość wyrażania swoich poglądów i tak dalej. Tym historiom, które się zdarzyły, że po tamtej stronie, tak, po stronie robotników, że kompletna bezradność, tak, zwolnienie z pracy, oferty jakiejś pracy za parę złotych na godzinę, z czego nie można zapłacić czynszu, tak, w końcu eksmisje dzieci na bruk, prawda? I pan uważa, że no, dla swojej swobody, szczęścia warto było poświęcić tych innych ludzi, albo że można było, albo że oni są gorszymi ludźmi, i że można nie dojrzeć tego cierpienia, można było nie dojrzeć tego cierpienia, dlatego że ja tu otworzyłem sobie interes z ręcznikami, czy tam, prawda, z czymś, z jakimś tam na początku tymi budkami na bazarze, prawda, i mogłem tam handlować i z tego wyrosło jakieś moje wielkie przedsiębiorstwo. I że to było wolno, tak? No bo nie wszyscy inteligenci załapali się na to, żeby sprawować władzę, tak? Nie wszyscy się załapali. Oni jakby no nie czerpali takich profitów, tak? Oni po prostu nie potrafili dostrzec rzeczywistości, ponieważ za dużo czytali gazety z kolei, ja uważam, tak? A szczególnie za dużo czytali gazetę wyborczą, bo jednak często z inteligentami jest tak, że jakieś ich intelektualne konstrukcje, coś, co, do czego są bardzo przywiązani, przesłaniają rzeczywistość. I w związku z tym, jak się pyta robotnika o coś, to on mówi prosto, jak jest. A jak się zapyta inteligenta, to on nagle tutaj opowiada jakąś, o jakiejś teorii i dopiero potem za 10 lat dowiadujemy się, że to ten robotnik miał rację. To pan o takich inteligentach mówi, tak? No bo ja już nie wiem, czy o tych, którzy po prostu rzeczywiście mieli wpływ na rzeczywistość, sprawowali władzę albo kształtowali świadomość opinii publicznej i po prostu godzili się na to, żeby tych innych ludzi, tych robotników potraktować w taki sposób, żeby kompletnie nie przejmować się kosztami, jakie oni zapłacili. No bo to właśnie jest pytanie. Ja mam jeszcze takie może trochę powiązane pytanie, może słabo. Była taka sytuacja kilkanaście lat temu w Warszawie pod Pałacem Kultury stały takie hale bazarowe. KDT. Dokładnie tak. I jak padła decyzja o likwidacji tego, nie wiem czy wasza organizacja w tym brała udział, ale lewicowa organizacja... Pamiętam jeszcze smak gazu łzawiącego. No właśnie, ale czy nie było w obronie tych hal jakiejś sprzeczności, bo jakby nie było, no ci kupcy tam, no to byli drobni kapitaliści, tak? Co więcej, sporo z nich działała w półszarej strefie, nie rozliczali się jak należy z urzędem skarbowym, nie wiem, wyzyskiwali swoich pracowników, na czarno zatrudniali, wyzyskiwali często swoje dzieci.
Okej, więc ja chcę powiedzieć, że przykład kubieckich domów towarowych to jest jeden z nielicznych przykładów, kiedy ludzie, i to przedsiębiorcy drobni, założyli coś w rodzaju spółdzielni. Znaczy połączyli wysiłki, żeby powstała hala targowa. Moim zdaniem takie hale targowe powinno w każdej dzielnicy wybudować miasto, tak? Żeby było tanio i świeżo i bezpośrednio od producenta. Bo tak robią niektóre miasta na zachodzie. Natomiast to, że to się udało i że ci ludzie połączyli kapitały, czyli to, co mówił słusznie Palikot bardzo często, że w Polsce mamy bardzo niski poziom społecznego zaufania, prawda? Że nikt z nikim niczego nie robi, a jak już robią coś razem, to jeden drugiego wykiwa. No, trochę taki mamy mit o sobie zły, moim zdaniem przesadzony. I ci ludzie udowodnili coś przeciwnego, że oni chcąc handlować, bo oni się wzięli z tych szczęk, prawda? I, że no, szczęki już były niedopuszczalne w centrum miasta, więc wybudowali dość estetyczną halę targową, która robiła konkurencję galeriom centrum, gdzie jest nieprzyzwoicie drogo. Miasto stwierdziło, że tam będzie stało Muzeum Sztuki Współczesnej. Ja zapraszam do Warszawy, tam nic nie stoi. A minęło, jak pan zauważył, sporo lat, 10 lat co najmniej. No to, że zrobiono to brutalnie za pomocą firmy ochroniarskiej, która przekraczając uprawnienia pałowała i lała gaz łzawiący, też czegoś dowodzi, że liberałowie jak muszą zarobić, to potrafią i przywoić, prawda? Okej. To, że my jako socjaliści pomagamy kupcom, jest czymś oczywistym. My mamy w organizacji wielu kupców ulicznych, którzy dlatego wybierają ten trudny los, bo i warunki atmosferyczne i zdrowie to bardzo niszczy, że wolą to, niż mieć szefa. Bo bardzo często zdarza się mobbing. I oni nie są kapitalistami. To są ludzie, którzy z trudem codziennie rozstawiają stoisko czy otwierają sklep. Ja dam jeszcze bardziej taki drastyczny przykład. W przejściach podziemnych pod dworcem centralnym działał operator, który wygrywał ciągle przetargi i z tych sklepów, które tam są, odprowadzał do miasta 2 złote, a od kupców brał 100 złotych od metra. Wystarczyło zatrudnić jedną pracowniczkę z kwitami KP, żeby brała 10 zł od metra. Miasto zarobiłoby 5 razy więcej, kupcy by wytrwali, mieliby większy zysk, a klienci kupowaliby taniej. Tylko ktoś musi w Warszawie zawsze ukraść, żeby coś się toczyło, prawda? I zawsze ktoś leży i pachnie, kiedy ktoś na niego haruje, prawda? Ale to jest, natomiast nie uważajmy, że ludzie trudniący się handlem, zwłaszcza drobnym handlem, to są jacyś wielcy kapitaliści. To są, ja poznałem tego człowieka, który miał taki stoisko z warzywami i owocami między blokami. I on zatrudniał człowieka, który nosił skrzynki. I ten czego skrzynek zażądał od niego płacy minimalnej. I on wziął ołówek i kartkę i wyliczył, że jak on temu od skrzynek zapłaci płacę minimalną, to będzie miał mniej niż on. Tak? To nazywamy to small biznesem. Tak? W Polsce jest 2 miliony takich firm i jak GUS podaje dane o płacach, o średniej płacy, to tam jest taka gwiazdka i jest dopisane, nie dotyczy firm do 9 zatrudnionych. To jest 2 miliony firm, czyli minimum 6 milionów pracowników, którzy nie są wliczani do średniej krajowej, tak? Znaczy, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że większość ludzi pracy w Polsce zarabia bardzo nędznie. Płacę minimalną, poniżej płacy minimalnej, albo lekko powyżej płacy minimalnej. Najczęściej osiągana płaca na rękę nie przekracza 1900 zł, tak? Najczęściej, czyli dominanta, nie mediana. To są aktualne dane, tylko że trzeba umieć czytać te statystyki. I ci ludzie wypracowują rosnący dochód narodowy, tak? I my musimy doprowadzić do tego, żeby udział płac w dochodzie narodowym zaczął rosnąć, przynajmniej w takim tempie, w jakim rośnie wydajność pracy, a to się nie dzieje. Więc z tymi kupcami ja pana zapewniam, mieliśmy i mamy w organizacji ludzi, którzy handlują i to nie są kapitaliści. Oczywiście, jeżeli ktoś by się źle zachowywał wobec pracowników, to będzie przez nas natychmiast potępiony. Jednocześnie zacytuję Jarosława Kaczyńskiego, który ciągle cytuje mnie, więc ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński stoi za mną i ciągle spogląda mi przez ramię. I on powiedział, słuchajcie, jak nie macie, żeby zapłacić płacę minimalną, to idźcie do pracy.
Nie musicie biznesmenów, tylko idźcie do pracy. Dlaczego oni nie idą? Bo wiedzą, jak się w Polsce traktuje pracowników. A z drugiej strony mamy w organizacji takie małżeństwo. Oni mieli bar pod Warszawą. Jak póki ten bar szedł, to oni byli tymi przedsiębiorcami. Jak bar zaczął przynosić straty, to tego samego miesiąca skasowali działalność i poszli do roboty i bardzo sobie chwalą, bo nie mają pół miliona długu na ZUS-ie, tak? Więc to jest też kwestia, że ludziom mówiono, że muszą być przedsiębiorcami, a to było ukryte bezrobocie. Teraz tego bezrobocie, jak podniosą płacę minimalną, to z kolei straszy Belka, że stracimy milion miejsc pracy. Ja chcę stracić milion najmniej płatnych miejsc pracy. Od ręki, zwłaszcza, że na ich miejsce inne są. Znaczy, bo ja też miałem przez wiele lat sklepy, tak? I na ile się uczciwie rozliczałem z moimi pracownikami, to by moi pracownicy musieli powiedzieć, no bo ja mogę kłamać teraz, tak? Ale mniej więcej poznałem to środowisko drobnych kupców, drobnych sklepikarzy i wiem, że nie wszyscy, a wręcz no, w granicach połowy ludzi niekoniecznie się rozlicza uczciwie. To też zależy od nacisku tych pracowników i od tego, czy oni są zorganizowani. My staramy się ich organizować. Natomiast w tym wypadku oni byli ofiarami, tak? Oni nie byli tutaj sprawcami jakiegoś zła. Oni dzięki temu, że się zorganizowali, pozwalali warszawiakom kupować taniej niż galeria centrum, tak? I za to ich ukarano. No to jest. Mamy taką w handlu hierarchię dziobania. Na początku tej hierarchii jest babcia z chrzanem. I kto woła straż miejską? Kupcy bazarowi, bo oni wykupili miejsca, a ona nie. Potem mamy kupców bazarowych. Kto ich niszczy? Sklepikarze, bo oni płacą wysoki czynsz, a stoiska na bazarze są tańsze. A na końcu wszystkich zamiata Biedronka i Carrefour z Auchan, prawda? I to jest ta hierarchia dziobania. Ja podczas kampanii wyborczej w Łódzkiem, tam wspólnie z Lewicą razem myśmy robili kampanię europejską, byłem na różnych bazarach, w różnych miejscach i w Ozorkowie spotkałem kupca, który reprezentował gildię kupiecką. Był wyborcą PiS-u. I mówi tak, myśmy przez 10 lat walczyli, żeby tu nie było Biedronki. Wygrał burmistrz Platformy i są dwie Biedronki. A moja znajoma, krajobraz Polski małomiasteczkowej, określa, trawestując Krasickiego, kościół, bram, cztery ułomki i dwie Biedronki. I chcę powiedzieć, że ja byłem w bardzo wielu miejscach, między innymi w kraju Basków, i tam nikt nie wpuścił ani jednej sieciówki. Oni mają swoje sklepy i żyją dostatnio handlując między sobą. Nam się te samorządy wybitnie nie udały. Przecież wszyscy mówią o drobnej przedsiębiorczości, a pierwszy pomysł, jaki przychodzi do głowy, to otworzyć sklep, tak? No ale jak otworzyć sklep, skoro wszędzie są kolejne Biedronki czy kolejne Żabki? Po prostu nie ma możliwości, a w tych Żabkach potworny wyzysk, prawda? Ludzie się wieszają z powodu tych kantów, które ten operator... Więc my tych kupców, zwłaszcza kupców bazarowych, bierzemy i te babcie z chrzanem, bierzemy pod ochronę, tak? Zwłaszcza, że to jest... No w Paryżu są dni, gdzie całe bardzo ważne ulice są pełne handlu. To samo macie w Grecji, w tych miastach. Dlaczego u nas ma tego nie być? Ja kiedyś kupiłem za franko jeszcze w Hiszpanii główkę sałaty za 48 peset. A w tej główce sałaty znalazłem kartkę. Pośrednik dał mi za tą główkę sałaty 5 peset. Ciekawe, ile od pana zdarł. Tak? Więc my musimy wyeliminować tych pośredników, żeby było świeżo, żeby było zdrowo, żeby było tanio. Bo problem polega na tym, że w każdej dziedzinie, czy w budowlance, czy w handlu, czy w przetwórstwie spożywczym, są jakieś pasożyty, które leżą i pachną, a my na nich robimy. Jak ich wyeliminujemy, to będziemy mieli dostatnio. Nie trzeba zwiększać dochodu narodowego. Trzeba lepiej wiedzieć. Panie Piotrze, ja bym prosił o ocenę sytuacji, w jakiej znaleźli się byli żołnierze WOT-u, stacjonujący między innymi w Cieszynie, w którym ustawa dezubekizacyjna z 2016 roku zabrała emerytury od 1700 do 800 zł. Stwierdzają, że to byli bandyci, mordercy i tak dalej. Tego nie było. Zresztą ci, którzy dalej pracują na innych granicach z państwami niezwiązanymi z Unią Europejską, to wykonują te same czynności, które wykonywali kiedyś ci ludzie.
Poza tym, była to ustawa dezubekizacyjna, ale jak to jest paradoks, że funkcjonariusze służby bezpieczeństwa przyjęci po 1990 roku do Straży Granicznej już, im emerytur nie zabrano. Ja bym się nie skupiał na tym, kto ma lepiej. Niech ma lepiej. Tak? Znaczy w takich sprawach pracowniczych, tak? Bo zawsze mówi, a ten ma, a to teraz. No nie chodzi temu zabrać, tylko panu oddać, tak? O to chodzi. I no bo pan się nie poczuje lepiej, jak tamtym też zabiorą, nie? No. Natomiast chodzi o co? No, chodzi o to, że w tej walce my powinniśmy wystrzegać się takiej generalnej obrony no wszystkich, no bo byli winni, tak? I mieli no szokująco wysokie emerytury. Nie należało wylewać dziecka z kąpielą. Czyli moim zdaniem mówienie, że to trzeba wszystko odwołać, jest niesłuszne, bo co ciekawe, PiS wprowadzając tą ustawę powołał się na zasadę sprawiedliwości społecznej. Dlaczego ludzie, którzy gnębili innych ludzi, mają teraz opływać do statki, podczas gdy ci gnębieni nadal gnębią biedę? To jest chyba, pan się chyba zgadza z tą zasadą. Byli tacy, co gnębili. Do mnie zresztą bardzo często podchodzą, czy kilka razy w życiu podeszli do mnie ludzie, którzy mnie gnębili. Pamiętam, że taki był jeden pijany ubek, i mówi, panie Piotrze, żona mi nie mogła darować, to ja panu odmawiałem paszportu. Ja bardzo przepraszam, ale mi generał kazał. Mówi, ale takiemu człowiekowi nie dałem paszportu. Oni się teraz kajają, nie? Okej, okay. Ja się nie gniewam, bo ja uważam, że trzeba zapomnieć wszystkie krzywdy, tak? No ale pewnych rzeczy no, nie można utrzymać. No, za to, że się krzywdziło, nie można mieć większej emerytury niż ten krzywdzony, tak? A ja wiem, na przykład, bo ja teraz nie sięgnąłem po te 400 zł za to odsiadki, bo dają taki dodatek kombatacki 400 zł, ale niedawno się dowiedziałem i to mnie już do reszty ubawiło, że przyjęto taką ustawę, że jeżeli któryś z nas, tych represjonowanych za PRL-u odwali kitę, to żona będzie mogła dumnie wystąpić o zasiłek w kwocie 100 zł. Pomyślałem sobie, że chyba niepotrzebnie do uchwalili. Ale chcę powiedzieć tak. My możemy tutaj chyba spokojnie złożyć panu obietnicę, że nie spoczniemy, aż ta krzywda pańska zostanie naprawiona. Ponieważ uważam, że większość osób, którym obniżono emerytury, jest Bogu ducha winna. A kara powinna być indywidualna, a nie zbiorowa. Odpowiedzialność powinna być indywidualna, a nie zbiorowa. I tłumaczę to z tym wstępem, bo nie możemy zrobić większego błędu, jeżeli przypną nam łatkę obrońców ubeków, którzy zastraszali młodych ludzi, którzy doprowadzali ludzi do samobójstw. Wiecie co? Ja pamiętam takiego chłopca, on był filozofem, znaczy studiował filozofię. I on przyszedł do nas do celi gdzieś przed świętami w 81. Ich było trzech i lepili plakaty. I złapał ich patrol wojskowy, ale kazali mu uciekać, bo mówili, że mają tylko ślepe naboje. A ci chłopcy, mądrzy, powiedzieli, nie, to niech nas zamkną, zobaczymy, jak jest w więzieniu. Tak? I poszli siedzieć. I ten chłopak, ten Piotrek, ja pamiętam, myśmy się zasypiali, a nam robił wykłady w celi. Platon powiada i tam całe te historie. Ale on był strasznie nieugięty, on się ciągle stawiał. Jak wychodził z celi, bo go zabrali, to z pięścią w górze, on też był socjalista. Ja go potem po 2 latach spotkałem na wolności i jego oczy już zgasły. Jak go wypuścili, to trzeba go było sztucznie karmić. Nie był elastyczny, nie ugiął się, więc go złamali, tak? I nie wiem, czy jego oczy jeszcze kiedyś zabłysną, a był to wybitny chłopak. Taki z tych, co szli do powstania, tak? Taki chłopak. I jakiś ubek go tam wsadził, jakiś ubek go przeszukiwał, jakiś członek służby więziennej mu dowalił, prawda? I trzeba ukarać, ale pojedynczo. Na podstawie zeznań świadków, a nie dlatego, że był gdzieś zatrudniony, tak? Jeżeli oddzielimy ziarno od chleb, będzie nam łatwiej przekonać ogół społeczeństwa, że te pańskie krzywdy i tej większości skrzywdzonej tą ustawą należy naprawić. I powtarzam, dołożymy wszelkich sił, żeby tak się stało.
czym interesie rządzą w Polsce? Odpowiadali biedni górale z okolic Suchej Beskidzkiej i tam kraj, czy gdzie mieli zimą znamkowie. Odpowiedzi były już zadziwiające jak na dzisiejsze czasy. W interesie najbogatszych Polaków, w interesie koncernów obcych, zagranicznych, a przez nie było jeszcze tyle supermarketów wszystkich sieci, w interesie nawet celebrytów. Padały nawet słowa, bo inaczej padali prości, mniej wykształceni, inaczej inteligencja w interesie establishmentu. Więc moim zdaniem lewica powinna pokazywać, w czyim interesie są rządy w Polsce. I teraz proszę się ustosunkować do trzech punktów. Bardzo cenię sobie w Bangorze pana relacje, mówię pana z przyzwyczajenia, bo nawet rozum klasisty się czasami używa. Te przykłady, które padają z różnych środowisk, gdzie trzeba interweniować, czy ciekawe programy w telewizji, ale były wątki historyczne. Ja mam takie uwagi. Po pierwsze, jak ludzie mają głosować w wyborach, skoro oni nie mają świadomości klasowej? A dlaczego nie mają klasowej? Bo nie mają historycznej i politycznej. Czyli trzeba im cały czas przypominać historię, bo jaki przepływ elektoratu był na wsi, bo rolnik, czy mało obszarowy, czy wielki, on wie, co mu dają kolejne rządy, prawda? Czy tu, czy teraz jeszcze u świń zapalenie, trochę choroba. W związku z tym oni myślą interesownie. Więc proszę, kwestia świadomości. Po drugie, gorszym wmawianie jest, że klasa średnia to inteligencja, bo przecież dwa pokolenia inteligencji to są dwa pokolenia magistrów. Inteligentem można być po maturze. Tak jak przed wojną. Że i są bardzo prości ludzie z doktoratami. Tak, my mamy takich na trzecim wieku. Zakładałem dwa uniwersytety, w czeskim Cieszynie i polskim, to wiem, że ludzie z naszych grup w jednym z 10 wygrywają z magistrami, prawda? A mają, byli kioskarzami, mieli techniką skończone. Czyli zmanipulowano ludzi z wyższym wykształceniem, szczególnie robiła to kiedyś Unia Wolności, Unia Demokratyczna i tak dalej. I trzeci punkt, w związku z tym, że padały liczne przykłady, ja akurat jestem może minimalnie starszy od pana, ale w 81 roku w polityce były dwa moje artykuły, w tym o Jaszczowie, bo ja pisałem 100 artykułów o Jaszczowie, w tym doktora. Pisałem Zasypany Zdrój, bo wtedy dziennikarze nie mieli materiału, ale do mnie przyjeżdżali. Pisałem w Kwadracie Solidarności Szczecińskiej, to był organ poligrafów i obserwowałem, jak ludzie po transformacji, ci biedni, nawet proletariusze, bo była mowa o tym biedni. Ja też pojechałem na Mexico Plac z wycieczką, żeby sobie kupić pierwsze wideo. Tylko kiedy ludzie kupowali sobie wideo, to sekretarze partii, nie tylko z Jaszczębia, mógłbym nazwiskami wymieniać, zakładali banki. Prawda? To była ta różnica. W związku z tym, i teraz, gdybym klasowo myślał, to ja wiem, co mam do zawdzięczenia PSL-owi kiedyś, jak był w koalicji, czy PiS-owi. Bo dzięki temu mogłem przejść na emeryturę, prawda? Mając wyższą od pensji. I teraz mam dwóch członków rodziny z wyższym wykształceniem, którzy są na bezrobociu, jeden we Francji, drugi w Niemczech, czy jedna jeden, i ich bezrobocie jest wyższe od pensji doktora habilitowanego w Polsce. Więc pytanie moje ostatnie, żeby się ustosunkować, co zrobić, żeby jednak szybko pracę, płace w Polsce wzrosły? Na pierwszej stronie jest mój artykuł w Respekcie i to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Weźmy się za strajkowanie. Nam mówią, że nasza praca jest nic nie warta. Ale w chwili, kiedy zastygamy, kiedy przestajemy ją świadczyć, kiedy ogłaszamy strajk, słyszymy w mediach, jak wielkie miliardy zostały utracone. To w końcu jest warta tą czapkę śliwek, co nam płacą, czy te miliardy, które raptem są stracone, bo przerwaliśmy pracę. Dowiadujemy się, ile jesteśmy warci, jak strajkujemy. Jeżeli strajkujemy zdecydowanie, to nawet jeżeli popełniamy pewne uchybienia prawne, to w protokole zakończenia strajku zapewniona jest bezkarność strajkującym. Tak uczy historia strajkowania i historia ruchu robotniczego. Myśmy, ja niedawno byłem w sklepie takim wielkoobszarowym, przyznaję się, i zamachała do mnie kobieta, bardzo ładnie ubrana, elegancka, z uśmiechem. Rzadko takie kobiety do mnie machają, już mam swój wiek, a ona była stewardessą i dziękowała nam za nasze poparcie, bo myśmy bardzo mocno wspali strajk stewardess w locie i powiedziała mi, że one wygrały po 1000 zł, tak? Można? Można.
Teraz mamy na poczcie konflikty, ale w wielu miejscach mamy te konflikty i będziemy szli i pod fabryki, i do zakładów. Mamy też konflikt z tą Amiką i muszę wam powiedzieć, że, bo teraz młodzież robi taki hashtag Amika ma krew na rękach, bo ja jestem oskarżany, że to powiedziałem i mam zapłacić Amice 60 tysięcy, nie, bo się obrazili. No to jest chyba z 50 czy 100 wzorów tego, takich memów, Amika ma krew na rękach, tak? Bo się każde spotkanie powinien zaczynać od Amika ma krew na rękach. I my robimy wiece pod tymi fabrykami, pod tą fabryką. I tam jest taki billboard, który namawia do zatrudnienia w Amice. Tak pierwszy raz przyjechaliśmy pod Amikę, to na tym billboardzie było 2500 brutto. Byliśmy tam 3 razy, ostatnio już było 2900 brutto. I obiecaliśmy zawodze, że będziemy często przyjeżdżać, bo będą większe podwyżki, tak? Ale oczywiście lepsze są strajki niż takie demonstracje. Szamika jest na językach całej Polski, bo tam się kobieta powiesiła w wyniku mobbingu i dlatego powiedziałem, że mają krew na rękach. Więc musimy, wiecie, gdzie jest najwięcej strajków płacowych? W Chinach. I one są skuteczne, tam nikogo nikt nie pałuje, tylko podnoszą płace. Więc jak w Chinach mogą, to dlaczego? Jakaś grupa związkowców z inicjatywy pracowniczej, anarchistycznej, pojechała do Szanghaju, do specjalnej strefy ekonomicznej i tam się dowiedzieli, że płace tam w Szanghaju, w tej strefie są mniej więcej takie jak w Wałbrzychu w specjalnej strefie ekonomicznej, tylko że Chińczycy nie mogli uwierzyć, że w Unii Europejskiej są takie strefy wyzysku jak specjalne strefy ekonomiczne. Myśleli, że tego w Unii Europejskiej nie ma, więc dość wyidealizowany obraz. Co do tej klasowości państwa, to chcę powiedzieć, że no, wracamy do Marksa i do tego, że państwo jest komitetem wykonawczym interesów burżuazji. No w tej chwili powiedzieli bardziej korporacji, prawda? Bo to jest ta władza i to jest ten skoncentrowany najbardziej pieniądz. Ja jak przestałem być posłem, to byłem bezrobotny. I zatrudniłem się na prywatnej uczelni, miałem taki przedmiot odnieść sukces w Unii Europejskiej. A tak naprawdę to był zakamuflowany wykład z alterglobalizmu. I ja też zadałem tym moim studentom pytanie, kto rządzi na świecie. I odpowiedzi były też takie typu mafia, pieniądze, zorganizowana przestępczość, bogaci. I wśród kilkunastu odpowiedzi nie było ani razu odpowiedzi politycy, rząd, parlament, prezydent. W ogóle tego nikt nie wymienił. No i ja to narysowałem z takimi liniami. Tu jest władza, tu są ci wszyscy, których oni wymienili, mówię, i widzicie to? To jest Matrix. I wyciągnąłem 2 cukierki, mówię, to co chcecie, ten czerwony czy ten zielony. Czy mamy zapomnieć, czy dalej o tym rozmawiamy? Potem się zwolniłem z tej uczelni, bo jak szedłem do kasy, to przede mną widziałem, że młodzi ludzie wpłacali czesne. Jak się o tym wie teoretycznie, to jest inaczej, ale jak ja widzę, że jakiś młody człowiek musi wpłacać spore kwoty, żebym ja zarabiał. No mnie to jakoś nie pasowało, nie umiałem tam dalej pracować, ale jestem socjalistą. Nadal niestety nietypowy. Jak zrobić, żeby ci ludzie mieli tą świadomość? Kuroń przed śmiercią miał takie objawienie, moim zdaniem całkiem prorocze, że warunkiem tego, żeby się poprawiło, bo pod koniec życia się przyznał, że się pomylił, że niepotrzebnie popierał Balcerowicza, że bardzo mu jest za to wstyd, tak? Ale że jest rewolucja edukacyjna, tak? Otóż ja chcę powiedzieć, że my jako lewica tak sobie wyobrażamy, że właściwie wszystko już wiemy, tylko nie dopuszczają nas do mediów. Znacie ten tekst, nie? Jak dostaniemy media, to my to już guzik, prawda, nic nie wiemy. Znaczy może wiemy dużo, ale nie mamy tych odpowiedzi, na które ludzie czekają. A my, jako lewica, musimy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Jak będzie Polska wyglądała, kiedy my przejmiemy władzę? I to musi być odpowiedź dzisiaj, a nie wtedy. Kilka dni temu odbyła się w Warszawie konferencja na temat alternatywy, lewicowej koncepcji państwa socjalnego, jako odpowiedzi na te różne strzały socjalne PiS-u. Konferencja trwała 6 godzin. Poseł Maciej Konieczny wytrzymał do końca, więc warto było słuchać. Następna konferencja będzie dotyczyła przyszłości pracy. I tu przypomnę to, co w 1930 roku John Maynard Keynes
zorganizował w Madrycie konferencję o przyszłości pracy i odpowiedział na pytanie, jak będzie wyglądała praca naszych tam prawnuków w 2030, za 100 lat. I Keynes stwierdził, że będziemy pracować kilkanaście godzin w tygodniu za dużo wyższe płace. On po prostu ekstrapolował pewien trend, bo wiadomo, że od stuleci ludzie pracowali coraz krócej za coraz więcej pieniędzy, ponieważ kapitał, czyli właściciele kapitału, dzielili się z pracownikami, tymi, którzy tworzą wartość, bo to już Adam Smith powiedział, że jedyna wartość pochodzi z pracy, z kapitału nie pochodzi żadna wartość, bo kapitał bez pracy niczego nie produkuje. I tą dodatkową wartością z modernizacji, z przełomu naukowo-technicznego i tak dalej, kapitał dzieli się z pracownikami. Dlatego wprowadzono 8-godzinny dzień pracy, dlatego wprowadzono wolne niedziele, potem wolne soboty i urlopy płatne. To jest postęp, który się w pewnym momencie zatrzymał. W latach 80. w walce kapitału z pracą kapitał wygrał. I zaczął się odwrotny trend. Tymczasem tej pracy ubywa, tak? Tej pracy ubywa, więc trzeba będzie czas pracy skrócić, żeby się tą pracą podzielić. Jest też koncepcja, którą zresztą lansują wielkie koncerny, wcale nie lewica koniecznie, tak zwanego bezwarunkowego dochodu podstawowego. To znaczy, że będziemy hodowani wyłącznie do konsumpcji. Wcale nie musimy pracować, mamy tylko wydawać pieniądze. To by oznaczało, jest taka książka Foneguta Pianola, która właśnie mówi o tych ludziach zniewolonych w przyszłym świecie bez pracy, gdzie pracę mieli tylko specjaliści, tak? I główny bohater tej powieści też jest specjalistą, a reszta cały dzień zrywa asfalt, a potem go na nowo wylewa, czyli tam kopie doły, je zasypuje, robi różne dziwne rzeczy, a wieczorami się narkotyzuje, zajmuje się seksem i alkoholem. To jest tak zwany tiki taming. I w pewnym momencie główny bohater, na tych ludzi się mówi knoty, na tą większość ludzkości. I w pewnym momencie główny bohater dokonuje wynalazku, który likwiduje jego specjalność i powiększa liczbę knotów. To jest taka, ja zauważyłem, że wielcy pisarze i twórcy wszystko są w stanie przewidzieć. Przypomnijmy sobie Werna, ale właśnie wszystkie te powieści, najbardziej przerażające, ostatnio mało nie przejechała elektryczna hulajnoga, ja już się po prostu niczemu nie dziwię. Świadli się do przodu i spełniają się te wszystkie proroctwa. Więc zanim one się spełnią, my jako lewica musimy pokazać inny świat i że będziemy umieli nad nim zapanować. Ktoś mi napisał, że socjaliści i lewica nie potrafią zarządzać. W Unii Europejskiej są 4 miliony bezdomnych i 4 miliony pustych mieszkań. Czy można gorzej zarządzać? Nie wydaje mi się. Także możemy tylko lepiej, a z tym racjonalniej. Ja nie wiem, bo było jeszcze jedno pytanie, które ja chyba nie umknęło, na które chyba nie odpowiedziałem. Co do jakości inteligencji czy magistrów? Nie, wie pan, no to jest kwestia, jak się robiło kiosk kapustą zamiast uczelni, to potem on wypuszczał takich naukowców, no bo przecież tam trzeba było mieć jedną 16 profesora, żeby tam jakiś było pensum i można było dawać ten licencjat. I to wszystko było za pieniądze się dzwoniło, kiedy będę miał dyplom, bo już zapłaciłem. No, to takie uczelnie nie powinny mieć miejsca i one trochę rynkowo też wypadają, tak? Natomiast no, mamy problem inny. Mamy problem trudna droga radka do wiedzy. Czyli, że biedni studiują za pieniądze, a bogaci na państwowych, wspaniałych, nie bójmy się tego słowa, Jagiellonkach i Uniwersytetach Warszawskich. I żeby to zmienić, trzeba stworzyć bardzo szczodry system stypendiów państwowych. Bo jest rzeczą oczywistą, że my mamy przezdolną młodzież. Tylko trzeba im dać szansę, no przecież loteria genetyczna jest nieubłagana. Naprawdę geniusze mogą się rodzić pod strzechą. Na jakiejś zabitej dechami prowincji, gdzie już dawno nie dochodzi PKS. Jeżeli tym ludziom nie damy możliwości studiowania na najlepszych uczelniach, to te uczelnie w pewnym czasie przestaną być najlepsze. No bo przecież uczelnia to ludzie, tak? A nie jakiś aparat administracyjny. Ja tu się z panem zgadzam, ale też umarł
etos inteligencji. I tu się pochwalę. Ja mam syna Karola i on dzisiaj skończył 20 lat. Mój syn Karol odwiedza mnie nie bezinteresownie, co jakieś 10 dni. Oddaje 6 książek, które pożyczył i pożycza następne 6. Więc jeszcze nadzieja nie umarła. Jeżeli rodzice czytają, te dzieci ich naśladują, ale to też jest reprodukcja elit, no. Bo trzeba mieć to szczęście, żeby urodzić się w domu i w rodzinie, gdzie jest duża biblioteka, z której jeszcze domownicy korzystają. Nie ma innego wyjścia poza czytaniem. Chociaż można też czytać. Ja mówiłem mojej córce, że ona ma 13 lat, ja jej mówiłem, żeby się wreszcie zaczęła uczyć, tak? W domu. A ona mówi, że ona się uczy w szkole. I ja tak marudziłem ciągle, aż przyniosła świadectwo z paskiem. To trzeba marudzić, ale chodzi o to, że my mamy jeszcze dobry system szkolnictwa. Zaraz po przemianach, w tych badaniach PISA, byliśmy w czołówce, bo jeszcze z rozpędu po PRL-u było bardzo dobre to szkolnictwo. Teraz stopniowo opadamy, tak? No ale może się uda odbudować, ale też mi się wydaje, że po to, żeby książka, żeby myśl ludzka ludzi uskrzydlała, ona musi pełnić inną rolę niż wymyślanie haseł do reklam, tak? Czyli, że kiedyś naród polski szedł za Norwidem, za Słowackim, za Mickiewiczem, a potem zaczął iść za Politrukiem, Michnikiem i zrobiło się gorzej. Lepiej, żebyśmy szli za wielkimi artystami, myślicielami, marzycielami, a nie za ludźmi, którzy mówią nam ciągle, że wyżej nerek nie podskoczysz. I tutaj ulubiony cytat z mojego Jana Krzysztofa Kelusa. Tutaj warto zrobić historyczny przytyk, że co drugi Volksdeutsch był realpolitik. Więc jak oni mówią, że socjalizmu nie ma i nie będzie, bo są tacy ludzie, którzy muszą napisać i powiedzieć, że świat jest tak skonstruowany i nikt i nic tego nie zmieni, to ja im odpowiadam, koła też kiedyś nie było. Trzeba je było wymyślić, podobnie jest socjalizm. Ale jeszcze na przykład zwolennicy polskiej prawicy, no, czy PiSu, czy kolwiniści, czy nawet... Państwo, którzy wychodzą, proszę o pobieranie gazetki. Tu jest. Oni zapytani o to, kto rządzi światem, też powiedzą Soros, tak? Oni też nie lubią Michnika, też nie lubią Balcerowicza. A o lewicy mówią, że lewica jest finansowana właśnie przez Sorosa po to, żeby uśpić prostym ludzie przedsiębiorczość i żeby Soros nie miał konkurentów w dużym uproszczeniu. Zna pan tą retorykę, tak? Jak się do tego ustosunkować z lewicowego punktu widzenia? Ja myślę tak, że spiskowa teoria dziejów jest powszechnie znana i z nią się walczy przez oświatę, tak? Natomiast bardzo długo my jako inteligencja staliśmy po stronie kapitału, a przeciwko ludziom pracy. Znaczy jako grupa, jak mówią sobie, tak? I stąd powstała duża nieufność. Mało tego, my na przykład byliśmy takimi pożytecznymi idiotami biurokracji europejskiej, prawda? No bo wiadomo, że obecność w Unii jest powszechnie popierana, natomiast pewne, na przykład zakaz pomocy publicznej dla kluczowych dla nas przemysłów jest dyskryminacją, bo inne, większe i bardziej wpływowe kraje udzielają pomocy publicznej swoim stoczniom, tam przemysłom i tak dalej. I w momencie, kiedy my, ponieważ narodowcy i prawica narodowa była przeciwko Unii, to wszystko, co Unia robiła, myśmy chwalili. No to był błąd lewicy, tak? My musimy być dużo bardziej krytyczni i wybiórczy. Bo potem nas wsypują do jednego kotła z tymi, którzy nas ugotowali, tak? Bo przecież ta cała prywatyzacja to też jest... Trzeba pamiętać, że ci wszyscy artyści na początku transformacji wystąpili w telewizji, mówiąc, nareszcie jesteśmy we własnym domu, a potem wprowadzano eksmisję na bruk, tak? Zresztą rękami SLD. Więc to jest bardzo złożone, żeby teraz tym wszystkim ludziom powiedzieć, nie, my właściwie chcieliśmy czegoś innego, a popieraliśmy to gówno przez 30 lat przypadkiem, tak? No wie pan, mamy za uszami, tak? Jako grupa społeczna, bo jest taka piosenka młodzieżowa o tych robotnikach, co tam mówi ten opozycjonista.
Ja ich nigdy nie lubiłem, za to kocham dobre żarcie, tak? No, no to jest do nas, tak? To trzeba odrobić w polu, tak? Żeby ludzie zaufali. I tu jest ten problem, bo o tym nie mówiliśmy. Jest ten problem ideologiczny, że zawsze jak ja coś mówię, co bardzo boli w telewizji publicznej moich kolegów z prawicy, to oni natychmiast rozmawiają o aborcji czy o takich sprawach, prawda? Czy o gejach, o LGBT, ich ulubiony temat. Ja nigdy go nie zaczynam. Zawsze prawica w telewizji zaczyna temat LGBT. I to jest taki problem, że my jako lewica musimy odzyskać zaufanie klasy robotniczej, tak? Ludzi pracy. No to musimy zacząć od chleba. Musimy zacząć od pracy, od płacy, od warunków pracy, od mobbingu, prawda? A nie od pouczania takiego kulturowego. Bo jeżeli ja chcę wytłumaczyć ludziom z mojej własnej organizacji, robotnikom, że powinni być nie tylko tolerancyjni, ale powinni akceptować odmienność, czy ona jest narodowa, czy religijna, czy seksualna, to najpierw ci ludzie muszą uwierzyć, że ja jestem po ich stronie, żeby w ogóle chcieli mnie słuchać. A to, co pan cytuje, to są ich wrzutki, żeby pokazać, że my jesteśmy po stronie ich wrogów, wielkiego kapitału, tak? Wiadomo, że wielki kapitał jest... Ludzie pracy w Polsce może nie są bardzo oświeceni, ale to, że wielki międzynarodowy kapitał to nie jest ich przyjaciel, to oni już wiedzą. I my musimy pokazać, że my nie jesteśmy jakby z tego obozu wrogiego. I to nie jest takie łatwe. Pan ma rację, że to jest trudne. Ale oprócz wielkiego kapitału jest taki mały kapitał, prawda? I w tym momencie ten mały kapitał też musi coś robić, prawda? Bo mówić, no jesteśmy na tym, będziemy na tym, prawda? A w tym momencie mały kapitał, to w tym momencie to nie tylko jest robotnik. Tak samo jest człowiek, który ryzykuje swoim kapitałem i w tym momencie ponosi to ryzyko, prawda? Pracownik może się zwolnić z dnia na dzień. A osoba, która tworzy firmę, ryzykuje swoim majątkiem cały czas. Chcesz? Tak, okej, że ci kupcy, o których mówiliśmy, czy tacy niby mali kapitaliści, to nie są ludzie, którzy włożyli jakiś ogromny kapitał. To są ludzie, którzy, no nie wiem, może wyremontowali lokal za własne pieniądze, a potem i jeszcze płacili kaucję. To nie jest jakieś wielkie ryzyko, bo oni za to by nie mogli żyć dłużej niż kilka miesięcy. Mały kapitał jest 100 tysięcy, 200 tysięcy, tak samo. I w tym momencie można powiedzieć mały, duży. Możemy się zastanawiać, duży, mały. Okej, okay, ale to ci ludzie, których my bronimy, to są właśnie ci, którzy zarabiają na swoje życie. I na przykład ja mam taką koleżankę Mirkę, która przez wiele lat próbowała utrzymać się z handlu ulicznego. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy próbowała wcześniej się zatrudnić jako pracownica, to bez przerwy albo nie dostawała wypłaty, albo dostawała mniej niż powinna, albo była traktowana po prostu no, w sposób taki jak rzecz, czy nawet gorszy. I to był, ona nic nie zaryzykowała, tak? Ona wzięła jakieś coś od kogoś, może pożyczyła, ale to były takie pieniądze, które mogłyby jej wystarczyć, powiedzmy na 3 miesiące życia albo 2. To nie jest kapitał. To jest... Bo ona po prostu jakby, no może to włożyła, ale to nie była duża wartość. Tu chodziło o to, że ona chce zarabiać, żyć i żeby nią nie pomiatano. Nie chodziło o to, że ona chce pomnażać, że tu nie chodziło o to, że ona chce pomnażać ten kapitał, że ona będzie potem otwierała kolejne sklepy. Nie, w ogóle nic takiego w jej głowie nie powstało. Chodziło o to, żeby godnie żyć i żeby nikt nią nie pomiatał. Ja chcę powiedzieć też, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to oni podejmują wielkie ryzyko, żeby ktoś na nich pracował, nie? Bo do tego się to sprowadza. I teraz bardzo często próbuje się nas przekonać, że jak taki przedsiębiorca pracuje po 16 godzin, to my powinniśmy być bardzo wzruszeni, solidarni. A co mnie obchodzi, że on pracuje po 16 godzin, żeby się dorobić na własne bogactwo? To jest jego prywatna, a ja chcę pierwszego wypłatę. I teraz jeżeli ktoś opiera, a niestety jest wielu takich przedsiębiorców nieuczciwych, opiera cały biznesplan na tym, że zapłaci mało albo wcale, to niech naprawdę spada i nikt nie będzie żadnym przedsiębiorcą. Ja niedawno chciałem wejść do burmistrza, tam były dwie ekipy budowlane, które wyremontowały dla miasta stołecznego mieszkania i którym nie zapłacił przedsiębiorca, który i tak dalej wygrywa wszystkie przetargi, tak? No i co, no takich, co leżą i pachną, a inni na nich robią, to my naprawdę nie chcemy. Natomiast te 2 miliony, wiecie, kto opisywał te drobne firmy?
No związki pracodawców, ja zacytuję analizę Związku Pracodawców Lewiatan. Te małe firmy do 9 zatrudnionych mają najniższe płace na lokalnych rynkach pracy. Zero innowacyjności, zero eksportu, zero kooperacji, zero wykorzystania potencjału intelektualnego pracownika. Czyli gdybyśmy chcieli szerzyć ten drobny sektor, to szerzylibyśmy biedę i zacofali. Tak? A z drugiej strony wiadomo, że mamy do czynienia z wielkimi korporacjami. Teraz my mamy takiego Zbysia, który ma wulkanizację. I on ma po 70. I zatrudnia Ukraińca, ale Ukraińiec uciekł do Niemiec. I teraz on po 70 sam tyra z tymi oponami. I jemu ja nie mogę powiedzieć, żebym poszedł do pracy, no bo jego już nikt nie zatrudni w tym wieku, tak? A jednocześnie on ma taką świadomość, że jemu poziom dochodów regulują korporacje, które dostarczają coraz cieńszych opon za coraz większe pieniądze, nie? Więc to jest ta złożoność, że ten drobny sektor jest niszczony i wypierany i skazany na pożarcie i wyginięcie przez wielkie korporacje. A my te wielkie korporacje jako samorządy wpuszczamy z otwartymi ramionami. No więc jeżeli, poza tym jeszcze jest kwestia gospodarczej funkcji państwa. Jeżeli jakaś firma w Chinach chce zaimportować miedź, to składa zamówienie w państwowym, monopolistycznym przedsiębiorstwie handlu zagranicznego rządu chińskiego. I kiedy wszystkie firmy chińskie, spółdzielcze, prywatne, państwowe, wojskowe, złożą zamówienia na miedź, to jest najtaniej kupiona miedź na świecie, tak? A co robi polska firma? Polska firma kupuje i importuje miedź w trybie indywidualnym, nie miedź, bo miedź mamy w Polsce, ale dowolny inny towar. Następna sprawa jest sprawa transportu. Otóż w Chinach jest kilkaset tych kontenerowców, które należą do państwowej firmy, która działa na zasadach non-profit i przewozi chińskie towary do Europy i do Ameryki. I nie ma tańszego transportu. Chiny dawno już nie konkurują głównie niską ceną siły roboczej, tylko skalą produkcji dzięki ważnej roli w zarządzaniu gospodarką i udrażnianiu interesów przez państwo. W którymś momencie ktoś powiedział, że państwo ma być tanie i że państwa ma być jak najmniej. No to było gówniane, tak? W tej chwili trochę się to zmienia. To znaczy, po pierwsze, większość Polaków już dzisiaj, to wynika z ankiet, uważa, że płacenie podatków jest pożyteczne. Ja pamiętam, kiedy większości mówiono, że to jest rabunek, że podatki to rabunek, że to jest jak zbój na drodze. I dlaczego tak się dzieje? No między innymi dlatego, że w naszym państwie już nie tylko ściąga się podatki, ale coś za nie świadczy, prawda? To robi dużą różnicę. Silne państwo też jest ważne, bo czujemy się bezpiecznie. Ja dam dwa przykłady. Egiptu i Ukrainy, bo niedawno spotkałem, przyjechał do mnie na elektrycznej hulajnodze kucharz z Egiptu, tam mu załatwiałem przedłużenie pobytu, ale też mam z Ukraińcami ciągle dużo wspólnego. Otóż ci kebabiarze bardzo sobie Polskę chwalą. Tak samo jak Ukraińcy się tutaj mówią różnego rodzaju działalnością. Dlaczego? Dlatego, że tu wszystko, co zarobią, chowają do swojej kieszeni. A w swojej ojczyźnie, czy to jest Ukraina, czy Egipt, większość oddają mafii, tak? Więc mamy już jakiś kawałek demokracji i państwa, które dba o ludzi, żeby nie byli ograbiani. To jest jakaś wartość, a to jest za mało. Dlatego, że w górnych strefach no, króluje bezprawie, tak? Nawet na poziomie warszawskiego ratusza no, mamy jeden ciąg korupcji, prawda? Ja bym nie chciał stanąć przed obliczem sędziego, który uznawał kuratorów kamienic po 140 lat, prawda? I jak mi sędzia z Justitii mówi, że to był błąd, to ja się zastanawiam, jak się można tak pomylić, będąc człowiekiem z wyższym wykształceniem i no, nie ubezwłasnowolnionym, czyli nie szalonym, prawda? Można tylko przyjąć łapówkę. Można tylko przyjąć łapówkę. Bo nie znam innego wytłumaczenia dla tak korupcyjnych działań, dla napychania kieszeni tych tej reprywatyzacyjnej mafii milionami naszych złotych, tak? I tak dalej. Więc mamy co robić, ale jakiś zręb państwowości i ta autorytet państwa rośnie. Ja jestem państwowcem. Jako człowiek z tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej życzę sobie silnego państwa polskiego, bo tylko państwo nas obroni przed łobuzami.
Bo liberałowie chcą słabego państwa, bo chcą nas bić pałami, żeby nie było policji, żeby nie było ochrony, żeby nie było izby skarbowej. No wtedy nas zniszczą, tak? Żeby nie było silnego systemu wymiaru sprawiedliwości. Natomiast tutaj spokojnie sobie poradzimy, jeżeli będziemy umieli pokazać, że państwo jest nasze. Znaczy, państwo trzeba uspołecznić, trzeba przejąć. Na poziomie samorządu jesteśmy zupełnie bezradni. Samorząd się nie udał. Ja dam przykład Elbląga. Nie wiem, czy pamiętacie, w Elblągu ludność się zbuntowała i odwołała całą Radę Miejską. Po czym odbyły się następne wybory i tych samych wybrali. Dlaczego? Bo porządni ludzie nie garną się do polityki, bo mówią, że jest brudna. Szubrawcom to nie przeszkadza. I jak długo porządni ludzie nie wezmą się za politykę, będą się nią zajmować ludzie źli. I to jest już nawet zasada ponadpartyjna, bo ja pamiętam taką rozmowę dwóch milionerów we Francji i jeden drugiemu radził, że chciał facet mieszkanie kupić, żeby kupił w dzielnicy rządzonej przez komunistów, bo tam jest czysto, bo oni nie kradną. To jest taka praktyczna rada. Natomiast u nas myślę, że zrobimy przełom, kiedy ludzie się przejmą naszą wizją. Tak? Po pierwsze musimy narysować tą wizję, więc robimy te kolejne konferencje, przedstawiamy projekty ustaw, budujemy ten nowy świat, ten nowy, lepszy świat. Nie jakiś inny świat jest możliwy, tylko ten konkretny przez nas lewicę narysowany świat jest możliwy, ale po to, żeby to, co będziemy chcieli wprowadzić, nie napotkało na opór społeczny. Bo największe nieszczęście rewolucji polega na tym, że społeczeństwo nie dogania ich idei, tak? I nie podziela ich idei. Że oczywiście buntuje się, bo władza jest zła, po czym przychodzą rewolucjoniści i chcą uszczęśliwić ludzi na siłę, ale to nie, to dla nas jest za dużo, prawda? My tak akurat nie myślimy. I w tym momencie my musimy, zanim przejmiemy władzę, zanim będziemy przemeblowywać kraj i świat, przekonać ludzi do naszego projektu. Nie może być tak, że ludzie głosują na ślepo, a potem wychodzi coś dziwnego. No i doszło do pewnego przełomu, którego w Polsce nie było. Po raz pierwszy jakaś partia coś obiecała i to spełniła. Pamiętacie, poprzednio dziennikarze nawet nie rozliczali z obietnic, bo uważali, że to ściema. I nie było nic niedobrego w tym, że żadnej obietnicy nikt nie spełnia. I teraz jest trochę inny standard. No PiS go wrzucił, trudno. Ja, kiedy mówię o dobrych rzeczach, które zrobił PiS, to cytuję imć pana Zagłobę. Wola boska czyniona rękami Tatarów. Dziękuję w takim razie za naszą rozmowę, za nasze spotkanie, państwu za przybycie. To było naprawdę dla mnie również inspirujące spotkanie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i do zobaczenia. Dobranoc. A ja zachęcam, zanim nam uciekną, myślę, że się nikt nie obrazi z gości, jak będziecie podchodzić i wiesz. Zachęcam do brania gazety.